Witamy Państwa serdecznie. Narodowa Agencja Informacyjna gości dziś docenta Józefa Koseckiego w związku z publikacją jednej z najnowszych książek Instytutu Pamięci Narodowej autorstwa Przemysława Gasztolda Senia, Koncesjonowany nacjonalizm, Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990. W książce tej autor stara się rzetelnie pokazać czytelnikowi organizację Grunwaldu i szerzej całe narodowo, tak zwane narodowo-komunistyczne skrzydło przy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działające. Jednakże nie ustrzega się metodologicznych i innych błędów, o których zaraz pan docent będzie mówił, a także nie ustrzega się ataków ad personam w stosunku choćby do pana docenta Józefa Koseckiego oraz innych działaczy patriotycznego i narodowego skrzydła Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i organizacji narodowych ówczesnie działających. Bardzo proszę, panie docencie. Przede wszystkim ta książka, która jest, jak informują tutaj jej wydawcy, książką nagrodzoną w konkursie imienia Jana Józefa Lipskiego pracą magisterską. Wobec tego ja stosuję tutaj metody analizy naukowej, nie publicystycznej. No przede wszystkim uważam, że książka jest ze względu na rozmiar, nakład pracy, bogactwo źródeł, do których dotarł autor, no to nie tylko nadaje się na pracę magisterską, ale moim zdaniem śmiało mogłaby to być praca doktorska. Aż dziw bierze, że młody człowiek w stosunkowo nie tak długim czasie taki ogrom pracy wykonał. No oczywiście, ponieważ książka jest utrzymana jednak konwencji poprawności politycznej obecnej, no to od razu już ta konwencja implikowała pewne dezinformacje, pseudoinformacje, dlatego że współczesna poprawność polityczna jest oparta na systemie pewnych stereotypów, pozytywnych i negatywnych, a stereotypy mają to do siebie, że zawierają bardzo małą dawkę informacji identyfikujących, natomiast bardzo dużą dawkę informacji emocjonalnie pobudzających, niekoniecznie prawdziwych. To najczęściej są dezinformacje lub pseudoinformacje, ale silnie pobudzające emocje, pozytywne lub negatywne. I tutaj oczywiście autor nie ustrzegł się od tego, zresztą wśród współczesnych historyków piszących na temat PRL-u jest to zjawisko bardzo często spotykane, wręcz nagminne. On tutaj nie jest bynajmniej wyjątkiem. I jakby pan docent mógł powiedzieć, o jakie błędy metodologiczne przede wszystkim chodzi i jakiego rodzaju są to dezinformacje i pseudoinformacje? No, proszę pana, nie sposób wszystkiego tutaj pokazywać, ale przede wszystkim chodzi o to, że pokazuje się generalnie okres PRL-u w kategoriach czarno-białych. Nie ma barw, tylko jest czarne i białe. Wszystko, co związane z władzą, z partią, z policją zwłaszcza, przedstawiane jako narzędzie partii, jest przedstawiane jako jednoznacznie złe. Jakieś wewnętrzne rozgrywki w partii i aparacie państwowym z policją i wojskiem na czele, to jest tylko pokazywane jako jakieś klikowe rozgrywki. Nie zauważa się tego, że przez cały okres PRL-u toczyła się twarda walka wewnątrz partii, wewnątrz policji, wewnątrz wojska i całego aparatu państwowego
między skrzydłem polskim, narodowym, a skrzydłem antypolskim, antynarodowym. No, powiedziałbym wręcz kosmopolitycznym. I oczywiście bardzo duża część tych gremiów to był ten środek, który starał się w tych walkach nie brać udziału, to byli po prostu oportuniści. Tak zwani karierowicze. Tak, którzy traktowali PZPR jako związek zawodowy ludzi chcących robić karierę. No, procentowo to chyba była najliczniejsza frakcja, jeśli to tak można nazwać. Oni się tylko dolepiali ewentualnie do zwycięskiej frakcji, ale poza tym niewiele ich obchodziły te walki. Czasami trzeba przyznać, ci oportuniści włączali się w tą walkę i to po stronie nawet patriotycznej. Były takie przypadki i dlatego no, pokazało się, że w tych oportunistach też jakaś polska dusza tkwi. Stąd absolutnie byłbym jak najdalszy od rzucania na nich jakichś gromów potępienia. Takie to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kompletny anachronizm, historycy wiedzą, co to znaczy, obrazu PRL-u. Współcześni historycy, i to nie tylko z IPN-u, ale oni przede wszystkim, analizują okres stalinowski, analizują, trzeba przyznać, szczegółowo, w oparciu o dokumenty, przytaczają fakty. Nawiasem mówiąc, z tymi faktami to też pod względem profesjonalnym pozostawia to wiele do życzenia. Dam panu taki przykład. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, pierwsze publicznie w płaszczyźnie tej oficjalnej, jawnej, podjęło problem rozliczeń stalinowskich zbrodniarzy. No, sam wiec założycielski z 8 marca, proszę pana, już jest tego dowodem. Proszę, o, tu mogę pokazać dowody rzeczowe. O, na przykład to jest apel. Który działacze późniejszego Grunwaldu rozpowszechniali. Przecież tutaj wyraźnie jest powiedziane, że jest to apel na placu na Rozdrożu. No, może przeczytam fragment. 8 marca 1981 roku o godzinie 12, niedziela. Polki i Polacy, przyjdźcie z kwiatem i z niczem pod gmach byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na placu na Rozdrożu Rób Koszykowej. Apel ku czci patriotów polskich pomordowanych w więzieniach w latach 1948-1956 przez oprawców spod znaku Bermana, Zabrowskiego, Fegina, Różańskiego, Michnika i innych. Rodacy, kontynuatorzy ich dzieła niszczenia inteligencji polskiej, Nowa Zmiana chce dzisiaj znowu przejąć władzę nad naszym Związkiem Solidarność, nad NZ Studentów, nad nauką i kulturą, nad prasą i telewizją, nad Polską i Polakami. Warszawianki i warszawiacy, spotykamy się 8 BM o godzinie 12. Na uroczystym apelu Ojczyzna nasza w niebezpieczeństwie. Toczy się gra o Polskę, jej przyszłość i miejsce w świecie. Naszym patriotycznym obowiązkiem jest obrona narodowego i państwowego bytu Polski, za który jesteśmy odpowiedzialni wobec historii następnych pokoleń. Siostry i bracia, pamiętajmy słowa Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Solidarność musi być Polską. Koniec. To jest pełny apel. Oryginalne ulotka, jeszcze raz pokazuję, z tego okresu. Papier już widać zresztą, że ma swój wiek. I ten apel... Bez
proszę zauważyć, tak, że w tym apelu nie tylko nie ma żadnych antysemickich elementów, ale nawet antysjonistycznych. Proszę, proszę na to zwrócić uwagę. Tu się nie mówi o tych ludziach jako na przykład o sionistach, a już tym bardziej jako o Żydach. Czyli wszystkie dolepianie Grunwaldowi, temu prawdziwemu Grunwaldowi, który zresztą został zalegalizowany w pełni dopiero w 1983 roku. Zresztą, gdybyśmy byli popierani wtedy przez władzę, to chyba lepszą techniką byśmy znacznie lepszą dysponowali. Tutaj widzicie ręcznie nawet pewne rzeczy. Wystarczy porównać, jaką techniką dysponował wtedy Solidarność. Albo pisma partyjne, choćby Polityka. No to ja już nie mówię o tych, prawda, partyjnych prosto, ale Solidarność jaką nawet techniką, prawda, dysponowała. Słuchajcie, ale warto powiedzieć, że do 8 marca 81 Solidarność nie podejmowała problemu rozliczeń zbrodniarzy stalinowskich. To daje wiele do myślenia. Bardzo dużo. Druga sprawa. Potem dopiero zaczęto próbować nadrobić tą. Ale to dopiero po apelu Grunwalda. Ale po tym wiecu. Tak jest. Ale mało tego, tablicę taką prowizoryczną, pamiątkową, którą myśmy tam ustawili, ktoś w nocy zniszczył. Komuś to zamadzało. Wreszcie, jeśli chodzi o sprawy ofiar, którymi się IPN z urzędu zajmuje, to myśmy ilość ofiar, które zginęły z rąk siepaczy UB, no, z przyległościami, ocenili i opublikowali w biuletynie informacyjnym Grunwald, który normalnie przechodził przez cenzurę. Oceniliśmy tą liczbę na 70 tysięcy. Proszę Państwa, i jakie gromy się na nas posypały. Gdzie 70 tysięcy? Skąd 70 tysięcy? Przecież tych mordów sądowych to było 3 tysiące z ogonem. No proszę Państwa, jak IPN zaczął się tym zajmować, to pierwsza publikacja, no to też mówiła o 3 tysiącach z czymś. Teraz niedawno czytałem w prasie, że już się IPN doliczył kilkunastu tysięcy. No ale gdzie do 70 jeszcze na razie nam dopiętnie dorastają, jeśli chodzi o zdolności szacunkowe tych ofiar. No ale proszę Państwa, jeszcze jest druga sprawa ciekawa, taka już może z obrzeża, ale pokazująca metodologię. Otóż w 59 roku w wojskowym przeglądzie historycznym, to był kwartalnik, ukazał się artykuł generała Bluma na temat, jak to wtedy mówiono, reakcyjnego podziemia. I w tym artykule jest piękna mapa tych wszystkich oddziałów. Są dane liczbowe, precyzyjne. No na przykład z tego artykułu się dowiedziałem po raz pierwszy, że na Białostocczyźnie w lasach stacjonował pierwszorzędnie wyposażony pułk w liczbie 800 żołnierzy. No to już jest prawdziwy pułk, bo powiedzmy ogień no to dysponował batalionem 300 osób. I proszę sobie wyobrazić, że pan generał Blum ocenił, że w oddziałach partyzanckich, których mapę rozmieścił, w szczytowym okresie, to jest gdzieś powiedzmy 46 rok, może koniec 5, było 30 tysięcy ludzi uzbrojonych. Natomiast IPN wydał pomnikową księgę ku czci żołnierzy wyklętych i tam, no ale no masę materiału, zdjęć i tak dalej. Ale o ile mnie pamięć nie myli, to wycenił tych żołnierzy wyklętych na 18,5 tysiąca. To znaczy po mniejszym, no niemalże o połowę to, co pan Blum. No wystarczyło zajrzeć do tego materiału Bluma. Ja oczywiście tu nie robię żadnego zarzutu IPN-owi, tylko stwierdzam, że IPN uznaje
i operuje materiałami z PRL-u tylko z tajnych archiwów policyjnych. No, może nie tylko, ale głównie. Z tajnych archiwów policyjnych. To ich interesuje. Natomiast to, co było jawnie publikowane w PRL-u, to już ich jakby nie interesowało. Bo do wojskowego przeglądu historycznego nie sięgnęli. A gdyby sięgnęli, to by podali liczbę 30 tysięcy. Nie zaniżaliby swoich idoli, swoich bohaterów. No ale prawdopodobnie uznali, że to komusze wydawnictwo, to tam nie to będzie. Niewiarygodne. I jawne, więc to niewiarygodne. Wiarygodne jest tylko tajne komusze. No proszę pana, to się mści. To jest zła metodologia, bo trzeba sięgać do wszystkich źródeł dostępnych, a nie tylko do takich, które my uznajemy za najważniejsze. No i tutaj jeszcze jest jedna istotna sprawa. IPN dysponuje przetrzebionymi aktami. No teraz niedawno podano informację, że 100 kilometrów tych akt w sumie mają. No dobrze, ale według pułkownika Piecucha, o ile mnie pamięć nie myli, to MSW miał 250 bodajże. Czy 240 kilometrów akt. Tak. Pan generał Blum dysponował nieprzetrzebionym archiwum, tak. I dlatego miał lepszą bazę źródłową, a oni już mają przetrzebione, no to warto było sięgnąć do artykułu pana generała Bluma. No ale nie sięgnięto, to by szkodziło ideologicznemu podejściu do prawdy. I tu dochodzimy znowu do następnego zasadniczego błędu metodologicznego, a właściwie już merytorycznego, który generuje dezinformację. To my to w cybernetyce społecznej nazywamy normowirusem. To znaczy, to jest tego rodzaju wirus informacyjny, metodologii, który generuje masę infowirusów, czyli szczegółowych dezinformacji lub pseudoinformacji. W tym wypadku mam na myśli już wręcz dezinformację. O co tutaj chodzi? Otóż analizując materiały z okresu stalinowskiego, wyłączają pewne materiały wydawane w PRL-u, to jest inna sprawa. Ale przede wszystkim uogólniają okres stalinowski na cały okres PRL-u. No a to jest już podstawowy błąd, bo przecież nawet z punktu widzenia relacji między Warszawą a Moskwą. Przecież pierwsza sprawa. O takiej pełnej zależności od Moskwy można mówić tylko w okresie stalinowskim. A później, co najmniej od 1956 roku, trwał proces stopniowego uniezależniania się. Symbolicznym aktem było wyproszenie po przemianach październikowych całej dużej grupy radzieckich specjalistów. Prawda, i wojskowych, i policyjnych. Pojechali, a niektórzy z nich mieli nawet procesy później w Moskwie. Ale właściwie ten proces uniezależniania zaczął się już w 1953 roku. Kiedy Stalin zmarł, zaczęła się walka o władzę, którą wygrali przeciwnicy Berii. Symbolem było aresztowanie Berii w lipcu 1953. No i po kilkumiesięcznym procesie skazanie go pod zarzutem, że był agentem brytyjskich służb specjalnych przez Musawat, bo to była taka organizacja o nazwie Musawat na Kaukazie i tam właśnie ona była uzależniona według radzieckich służb od Zjednoczonego Królestwa. Od służb Zjednoczonego Królestwa. No a Beria był właśnie w Musawacie. I w związku z tym oskarżyli go o to, skazali na karę śmierci i w grudniu stracono go. To zresztą nawiasem mówiąc poważny błąd, bo stracono bezcenne źródło informacji. A przeciwnicy
kary śmierci mają swoje racje również kontrwywiadowcze, powiedziałbym. Mają. Ale to jest tak na marginesie. Natomiast proszę, jeśli chodzi o 53 rok, to ekipa Chruszczowa przystąpiła do destalinizacji. Już w 53 roku zaczęła się destalinizacja. Wypuszczanie masowe ludzi z łagrów, niewinnie tam wsadzonych, aresztowania albo co najmniej wyrzucania ze stanowisk stalinowskich różnych kreatur. I Moskwa tego samego domagała się od Warszawy. No, proszę Państwa, gdyby wtedy jeszcze Polska była takim, prawda, tutaj posłusznym satelitą Moskwy, żeby to już nastąpiło w 1953-1954 roku, a tu nic z tych rzeczy. Mało tego, wtedy właśnie w 1953 roku rozpoczynają się represje w stosunku do Kościoła katolickiego. Aresztowanie prymasa Wyszyńskiego po śmierci Stalina, a nie wcześniej. Po śmierci Stalina, tak. I po aresztowaniu Berii w Sojuzie. Tak. Przecież wiadomo, że akcją przeciwko Kościołowi kierowali ludzie Berii, którzy byli już wtedy w Sojuzie tępieni. Dalej, proces biskupa Kaczmarka, nagonka prasowa na duchowieństwo, aresztowania wielu księży, nawet biskupów, nagonka prasowa, w której brały udział różne autorytety późniejsze, moralne, późniejsze i do dzisiaj. Na czele z pierwszym rzekomo niekomunistycznym premierem III RP. No, i końca PRL. Słynny jego artykuł, tak jest, w wrocławskim tygodniku katolików. Mowa o Tadeuszu Mazowieckim dla osób, które się nie orientują. I teraz, po co to było? Ano po prostu, to było po to, żeby pokazać Moskwie, że my tu nie możemy sobie pozwolić na takie luksusy jak wy, towarzysze, bo wy tam nie macie takiego wroga jak Kościół katolicki. Cerkiew jest u was grzeczna, osiodłana, to wy możecie sobie tam pozwalać na takie destalinizacje, a u nas to sami widzicie, do czego by to mogło doprowadzić, bo tu ten Kościół z prymasem Wyszyńskim na czele czyha na nas. No to oczywiście bezczelna dezinformacja, bo prymas Wyszyński właśnie tłumaczył niejakiemu Franciszkowi Mazurowi, który z ramienia centralnych władz partyjnych opiekował się Kościołem. Po prostu prymas tłumaczył, że jak komuniści atakują Kościół, to mają wtedy bardzo dobrą prasę na Zachodzie. Jak się dogadują z Kościołem, to od razu się atakuje i Kościół, i ich. I że za tym stoi masoneria. Jest to bardzo ważny materiał opublikowany przez Petera Rainę, a cytowany w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, której elektroniczna pełna wersja jest na stronie internetowej Socjocybernetyka. Każdy sobie tam może wejść i to przeczytać. Więc nie będę już tego cytował. No i proszę Państwa, ta akcja przeciwko Kościołowi była po to, żeby pokazać w Moskwie, że my tu na żadne destalinizacje nie możemy pójść. No, to się nie podobało w owym czasie ani Moskwie, ani Zachodowi. No i akurat wtedy, kiedy Beria został skazany, to ucieka na Zachód Józef Światło, alias Izaak Fleischer. Ja go tu nie będę tak ostro atakował jak wszyscy, dlatego że mam pewne poszlaki, no dowodów nie mam, że on już przed wojną na tajnym froncie jako agent polskiego, no, kontrwywiadu policyjnego Polski Niepodległej walczył na tajnym froncie o naszą niepodległość. No a wyszła cała książka brytyjskiego dyplomaty pod tytułem Splinter Factor, w której autor na podstawie zachodnich źródeł
udowadnia, że już wtedy Józef Światło, bo przed wojną się nazywał Izaak Fleischwald, po wojnie Józef Światło, po prostu no, też był lojalny wobec polskich władz londyńskich i służąc w aparacie bezpieczeństwa, czyli był agentem rządu Polski Niepodległej, londyńskiego, w aparacie bezpieczeństwa. To jest to, czego się stalinowcy najbardziej obawiali, infiltracji, a nie tam jakichś leśnych oddziałów, które były skazane i tak będziecie później na zagładę. I po prostu później władze Polski na emigracji przekazały oficjalnie pana Światłę brytyjskiemu wywiadowi. Prowadził go niejaki kapitan Sullivan. A potem wywiad brytyjski w ramach podziału wpływów przekazał pana Józefa Światłę wywiadowi amerykańskiemu. I jak twierdzi właśnie ten autor książki, Splinter Factor, po prostu sam Alan Dulles zaopatrywał w oryginalne materiały stosowane przez pana Światłę, a obciążające czołowe postaci Kominternu. Takie jak Slansky, Laszlo Reich, Anna Pauker i inni. Którzy zostali skazani na śmierć i te wyroki wykonywano. Więc ma tutaj pan Józef Światło wielki urobek, jeśli chodzi o realną walkę z realnym komunizmem, a wtedy istniała jeszcze Kominform, pamiętajmy. Więc całe postacie kominformowskie, które jeszcze z Kominternu się wywodziły, poszły do piachu. No jak twierdzi ten dyplomata brytyjski, no Józef Światło miał swój udział w tym. I on w odpowiednim momencie ucieka na zachód. Pułkownik Piesuch twierdzi, że było to za wiedzą i zgodą i wschodu, i zachodu. No nie wiem, nie mam na to dowodów, ale nie wykluczałbym tego, takiej hipotezy. No bo w Moskwie urządziła ekipa antyberiowska. Z Chruszczowem na czele. Z Chruszczowem na czele. A u nas jeszcze beriowcy, stalinowcy. Znaczy Chruszczow też był stalinowcem, ale antyberiowcem. A tam byli proberiowcy, to byli ludzie w dużej mierze przez Berię nasadzani. I tu widzimy, że już nawet od 1953 roku następowało stopniowe uniezależnienie Warszawy od Moskwy. No już 56 rok, kochani, no przecież zbiera się 8 plenum i wiadomo, że tym 8 plenum pakiet kontrolny mają ludzie Stalina i Merii. To nie ma co wiele tutaj się, prawda, na ten temat rozdyskutowywać. No i co się wtedy dzieje? Chcą po prostu zrobić coś takiego, że posłużyć się Gomułką i resztę zostawić bez zmian. To się nie podobało Moskwie. A najlepszym dowodem na to jest to, że po pierwsze Rokossowski, który był w tej antyberiowskiej frakcji zdecydowanie, zarządził ćwiczenia i te wojska, ludowe wojsko polskie, szło na Warszawę, ale równocześnie radzieckie garnizony ruszyły. I w momencie, jak zebrało się 8 plenum, to radzieckie oddziały pancerno-motorowe już dochodziły, już były koło Konina, czy nawet między Koninem a Kutnem. Już tutaj mam relację od naocznych świadków,
bo samego mnie jeszcze wtedy w Warszawie nie było, ale na placu Unii Lubelskiej stały radziańskie regulowszczyki z chorągiewkami, żeby regulować, a tam właśnie się na MSW mogły kierować ruskie dywizje. Chruszczow przylatuje na to plenum, usiłując wywrzeć nacisk. No kochani, jakbyśmy już wtedy, czy raczej jeszcze wtedy byli takim posłusznym satelitą, to po co te cyrki by były? Mało tego, proszę was, doszłoby prawdopodobnie do opanowania Warszawy przez ruskie wojska, tylko... Właśnie, co zdecydowało? No właśnie, nasi historycy wypisują Androny, że zdolności negocjacyjne Gomułki, no ja nie chcę umniejszać zdolności negocjacyjnych Gomułki, ale Ruscy też mieli swoich negocjatorów, nie gorszych od niego. Zadecydowała postawa Chin Ludowych. Przecież, kochani, to jest rozwiązanie koninformu wtedy, w ramach destalinizacji. 56 rok. To jest, proszę was, potężny kryzys w tak zwanym międzynarodowym ruchu robotniczym czy komunistycznym. I gdyby w tym okresie Chiny Ludowe, jako największa pod względem liczebności komunistyczna partia, wypowiedziały się przeciwko Sojuzowi, to koniec z międzynarodowym ruchem komunistycznym, który był ważnym narzędziem sterowania informacyjnego i nacisku na świecie. I w tym czasie Chiny Ludowe, te komunistyczne Chiny przecież, ustami swego premiera Chuanlaya oświadczają, że Chińska Republika Ludowa jest przeciwna ingerencji wojsk wewnętrzne sprawy polskich towarzyszy. I to był decydujący moment i po tym oświadczeniu natychmiast radziańskie dywizje zawróciły i wróciły do garnizonu. Chruszczow przyleciał, ale można powiedzieć, że niewiele wynegocjował, bo jak pamiętam tam, z tamtego okresu, no ja wtedy miałem 20 lat i już miałem za sobą 2 lata studiów na Tajnym Uniwersytecie Zakopiańskim profesora Jana Bogdanowicza, więc obserwowałem te rzeczy i pamiętam, jak się mówiło. Rządzi po 8 plenum stara spółka plus Gomułka. Tak to charakteryzowało sytuację. Więc można powiedzieć, że Moskwa przegrała tę bitwę. Myśmy już tu zdobyli duży stopień suwerenności realnej, bo w sprawach zasadniczych, personalnych. Zaraz potem wyproszono całą czeredę radzieckich specjalistów. Uprzedzamy tutaj historyków IPN-u, że nie oznacza to, że zaproszono chińskich specjalistów. Ich zwolennicy Berii byli chińskimi agentami. Wręcz przeciwnie. Nie, tak nie było. Tak nie było. Tak nie było. Tu chodzi o międzynarodowy ruch robotniczy. Tak jest. Oczywiście, a nie. I to nie były agenturalne rozgrywki, nie, tylko premier oficjalnie oświadczył, tak że jest. Tak powiem, na najwyższej półce. No kto pamięta, że ile to tam lat potem, 12 chyba, czy 13, była regularna wojna nad Usuri, tak. Chińsko-radziecka. No trwała aż do połowy lat 80. nawet. To w tym świetle widać, że klucz komuna, antykomuna jest tu całkowicie niediagnostyczny. Nie. Bo tu widać było, że te partie, nazywające się nawet komunistycznymi, bo Polska się nie nazywała komunistyczna, tylko robotnicza, ale radziecka to była Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. Chińska też się nazywała komunistyczną. No to tu między tymi państwami komunistycznymi doszło do poważnych tarć, a potem nawet do wojny regularnej. Więc otwieranie tej puszki kluczem komunizm, antykomunizm po prostu jest niediagnostyczne.
I ludzie, którzy są zaprogramowani na te stereotypy, nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć. Więc, a zwłaszcza tego, co się działo po 56 roku. Bo po 56 roku nastąpiło stopniowe, powolne uniezależnianie się PRL od Moskwy. Odwrotna sytuacja w III RP. Startowaliśmy po rozwiązaniu RWPG i Układu Warszawskiego. Startowaliśmy z pozycji pełnej suwerenności, no przynajmniej formalnej, a postępował proces odwrotny niż w PRL-u, czyli stopniowo coraz bardziej uzależnialiśmy się od ośrodków zagranicznych. No już w tej chwili to ta zależność jest, no może można z czasami stalinowskimi porównywać, ale też nie jest to takie proste, dlatego że pamiętamy nie tak dawno z powodu nacisków w Brukseli zaprzestano budowę obwodnicy koło Augustowa, powiatowego miasta. O, kochani, nawet w czasach stalinowskich Moskwa się nie mieszała w takie rzeczy jak budowa szosy koło powiatowego miasta. Czyli pod pewnymi względami to uzależnienie idzie dużo dalej. Znacznie dalej. No, a dalsza sprawa to było aktywizacja, odradzanie się polskiej myśli politycznej. Narodowej i patriotycznej. Pierwszą organizacją po 56 roku, po 1956 roku, która otwarcie postawiła sobie za cel odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności i niepodległości, to zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, była Liga Narodowo-Demokratyczna, której pan docent Józef Kosecki był członkiem. Jakby pan docent mógł szerzej na ten temat powiedzieć. Tak, no jeszcze w kontekście walki o niepodległość, no to też tak. Dzisiejsi badacze używają tego stereotypu niepodległość. I twierdzą, że na przykład to tak zwana opozycja demokratyczna to niepodległościowcy. No, rzeczywiście po 56 roku pierwszą organizacją naprawdę, która miała w swoim programie walkę o niepodległość wewnętrzną i zewnętrzną. Przez wewnętrzną my rozumiemy uniezależnienie się od obcych agentur. Znaczy ich się w 100% nigdy nie wyeliminuje. One nawet w pewnych sytuacjach mogą być pożyteczne, bo się ich, no, jak się namierzy, to się karmi odpowiednią strawą informacyjną i można pośrednio sterować przeciwnikiem, niejako kapturowo, czyli bez jego wiedzy i zgody oczywiście. Tak robiły przedwojenne służby. Tak robiły przedwojenne służby i tak robią wszelkie służby profesjonalne. Natomiast chodzi o to, żeby te agentury nie kontrolowały naszych instytucji. To o to chodzi. Na to nie można pozwolić. Więc tutaj można powiedzieć, że po nas było długo, długo nikt. Później był ruch, do którego należeli pan Niesiołowski i inni. Oni w programie mieli walkę o niepodległość, ale metodami bardziej energetycznymi, a nie informacyjnymi. No to już dzisiaj jest anachronizm. A wtedy był czysty idealizm. Tak. No brak rozpoznania przeciwnika. I później KPN. I później KPN. To jest 79 rok. Ruch to jest końcówka lat 60. Natomiast myśmy w 58 roku założyli organizację o nazwie Liga Narodowo-Demokratyczna, która w programie, a ten program jest w aktach naszej sprawy sądowej, bo stanowił dowód rzeczowy przeciwko nam, znaleziony u nas zresztą na rewizji, u mnie konkretnie. Myśmy tam stawiali pełną niepodległość Polski. Mało tego, postawiliśmy tam temat odzyskania niepodległości przez wszystkie kraje, które kiedykolwiek należały do Rzeczypospolitej. Przedrozbiorowe jeszcze. Można powiedzieć, że
odwróciliśmy zasadę rosyjskiego imperializmu. To znaczy, według nich rosyjsko jest ziemia, gdzie postawił nogę rosyjski żołnierz. Nie wiem, mam nadzieję, że w tej chwili to już to nie obowiązuje, więc spokojnie mówię, gdyby obowiązywało, to byłoby marnie, ale sądzę, że to już jest anachronizm w Rosji też. No, myśmy wtedy odwrócili tę sprawę. No po prostu czuliśmy się odpowiedzialni za te narody, które kiedyś były pod władzą Polski. No i pamiętam, że jak to znaleziono, to adwokat mój mówi, no wysoki sądzie, to przecież gówniożeria, szmarkacze, takie nierealne jakieś plany. No najlepszy dowód, że to była niegroźna organizacja, jak takie fantastyczne mrzonki snuli. I to jako okoliczność łagodzącą podkreślał. Wybijono, kochani, to się stało. I to tylko zajęło 35 lat w zasadzie, od założenia Ligi. To znaczy, tu ja nie będę wnikał w technologię, jak do tego doszło, ale to jedno z dwojga. Albo myśmy w tym palce maczali, a jeżeliśmy nie maczali, to mieliśmy znakomity ośrodek analityczno-diagnostyczny. Który nawiązywał jeszcze do... Do pierwszego się nie będę wypowiadał, bo wiecie, sukces ma wielu ojców, a klęska pozostaje sierotą, więc nie chcę tu w ogóle na ten temat mówić, bo to by było wszystko niewiarygodne. Ale natomiast żeśmy mieli pierwszorzędną analitykę, to jest fakt. Ten, że ośrodek nawiązywał do średniowiecznej myśli Pawła Włodkowica i Wszechnicy Jagiellońskiej. Absolutnie. Na którym później pracowała przedwojenna Polska Dwójka, programując narody Związku Radzieckiego w ramach akcji prometejskiej. Tak. I to się no w 91 roku udało. Ciekawa sprawa. Otóż, no właśnie, autor tej książki, o której tu rozmawiamy, przedstawia Z.P. Grunwald jako twór, no powiedzmy, w tej frakcji, jak on to nazywa, narodowo-komunistycznej w ramach układu partyjno-rządowego. Recenzji, którą opublikowałem w tygodniku Tylko Polska, znaczy powiedziałbym mocniej, tylko tygodnik Tylko Polska z tych tradycyjnych mediów, prasa, radio, telewizja, odważył się na opublikowanie tego. W tej chwili, jak to już się ukazało tam, to w mediach elektronicznych jest sporo już tego tekstu. Mogą sobie Państwo to przeczytać, choćby na socjocybernetyce, albo na tvxblog.pl. Zwracam uwagę pod koniec tej recenzji mojej, że autor prawie nic nie napisał o lidze. Tam jest wzmianka, ale taka, powiedziałbym, raczej marginalna. Natomiast gdyby się zainteresował tym, to by się zorientował, że w PRL-u nie wszystko się tak działo pod kontrolą służb i pod kontrolą Moskwy. No, że nie pod kontrolą Moskwy, to już wykazałem na 56 roku, a że nie wszystko pod kontrolą służb, to właśnie wyszła teraz, niedawno, książka pułkownika Henryka Piecucha, Tajna historia mojego życia, Wałęsa i kryptonik Bolek, operacja tajnych służb, MON i MSW. Proszę bardzo. Wydało to wydawnictwo pana Zasiecznego. I tutaj, co na temat Ligi Narodowo-Demokratycznej on napisał. Tekst jest o tyle ważny, że pan pułkownik Piecuch był pułkownikiem Wojsk Ochrony Pogranicza. Jak twierdzi, nawet zajmował się tam też pracą operacyjną. I rozmawiał z prominentami MSW,
czyli jak to w języku dzisiejszych historyków się mówi, esbecji. Esbecji, tak. Ja nie używam takich zwrotów, mówię elegancko esbianie. To jest nieobraźliwa, niepogardliwa forma. Ja zawsze mam zasadę, szanuj wroga swego, możesz mieć gorszego. W każdym razie, proszę was, on rozmawiał z nimi, jak to się mówiło w tych sferach, czekista z czekistą. No i tu bardzo ciekawą rzecz pisze na stronie 190 w kontekście teczki Tymińskiego. Mówi, że dotarł do mnie, łączyły nas, cytuję, znajomości z profesorem Hasem, z którym konsultowałem informacje uzyskiwane z MSW o krajowych wolnomularzach, trockistach, endekach i Lidze Narodowo-Demokratycznej, w nawiasie LND. Docent powiedział, że na temat teczki, chodzi o teczkę Tymińskiego, nic konkretnego nie wie, w zamian uraczył mnie opowieścią o LND. Które działacze uczyli się polityki od endeków, ale i od Piłsudczyków. Endecy nie mieli dobrego wywiadu i kontrwywiadu. To była ich pięta achillesowa. Odwrotnie Piłsudczycy, ci mieli służby znakomite. Dowodem była przedwojenna dwójka. No i sam marszałek był w tej dziedzinie mistrzem, twierdzi Kosecki. Doktryna LND była unowocześnioną syntezą tego, co najlepsze w doktrynie obozu Dmowskiego i obozu Piłsudskiego. Dupki z bezpieki, którzy nas rozpracowywali, no nie używałem takiego słowa, ale to już, no sens był taki. Można powiedzieć, tutaj zrobię wstawkę, jak to Ruscy mówią, bo teraz jest pojednanie polsko-rosyjskie, więc wypada się w nie od razu wpisać. Czteł Kosecka woda umie, to piecucha na jazykie. Tak bym powiedział, ale słowa tego nie użyłem. Więc dupki z bezpieki, którzy nas rozpracowywali, skupili się na tradycjach endeckich ligi. Nie przyszło im na myśl, że kontrwywiad zbudowaliśmy na piłsudczykowskich wzorach. Nie mieliśmy wywiadu, nam wystarczył kontrwywiad defensywny i ofensywny. Gdy funkcjonariusze przyszli do mnie na rewizję, Matoły zarekwirowali wszystko to, co dotyczyło Dmowskiego, zostawili natomiast komplet dzieł Piłsudskiego, z którego czerpaliśmy całymi garściami. To zresztą dodam tu koniec cytatu, że to pamiątka po moim ojcu, który był jednym z najbardziej zaufanych oficerów Piłsudskiego, choć był z Korpusu Doburmuśnickiego i Armii Rosyjskiej. Piłsudski nie usuwał z grona swoich najbliższych, najbardziej zaufanych ludzi, takich, co przeszli szkołę rosyjską, w odróżnieniu od postpiłsudczyków współczesnych. Uważał, że właśnie tacy są senni, bo znają metody działania drugiej strony. Mało tego, przecież nasz wywiad, radiowywiad, który łamał najbardziej tajne szyfry radziańskie, no choćby w przededniu bitwy pod Warszawą, to stworzył i zorganizował właściwie na nowo ówczesny porucznik, późniejszy podpułkownik Jan Kowalewski, który też przedtem służył w armii rosyjskiej, więc prawdopodobnie czyściciele WSI uznaliby go za rosyjskiego agenta. Oczywiście, wyrzuciliby go. No to widzicie, jak nisko pod względem profesjonalnym myśmy spadli. To panie docencie... Mówię o państwie polskim. To można tu mówić o dekomunizacji czy o rekomunizacji metodologicznej? Nie, bym powiedział, to jest bizantynizacja i turanizacja na niskim szczeblu. Z pozycji obserwowana z lotu szczura, a nie z lotu ptaka. Piłsudski obserwował to z lotu ptaka, oni to obserwują z lotu szczura. A szur to wiadomo, szur, szur, szur. No więc proszę was, nie wymieniam nazwisk, bo takich jest wielu. Nie ma co wyróżniać akurat jednego czy drugiego. No, nie, chciałbym tu użyć tego słowa, ale nie eleganckie.
Więc proszę was, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, którą tutaj ze strony 193 tej książki, o, proszę przeczytać, tu jest taki podrozdziałik. Funkcjonariusze MSW w rozszyfrowaniu ligi. Poszli na skróty, pisze Piecuch. Nie rozwikłując niczego, zafundowali Maszoperi Koseckiego kilka lat w więzieniu na Mokotowie i w innych miejscach. W sam raz dla prawdziwych narodowców, którzy po wyjściu w 1989 z PRL-owskiej opresji od razu zaczęli starania, aby społeczeństwo III RP było jednoznacznie utożsamiane z zawołaniem Polak katolik. Nie mam pojęcia, czy Wałęsa o END słyszał. No, tutaj zrobię wstawkę. Liga miała też swoich ludzi w Solidarności. Nie? I przede wszystkim doradcami Solidarności byli, to jest rzecz znana publicznie, bo to ludzie skazani za działalność w lidze, a później oficjalnie byli doradcami Solidarności, to świętej pamięci Janusz Krzyżewski i żyjący nadal Henryk Klata. Oni byli właśnie doradcami Solidarności. Tutaj dalej cytuję. Nie mam pojęcia, czy Wałęsa o LND słyszał, ale jestem przekonany, że hasło narodowców na pewno przypadło mu do gustu. Jeżeli o mnie chodzi, to w tym hasle najbardziej fascynuje mnie myślnik, pisze Piecuch. To bardzo jest cenna uwaga w sensie diagnostycznym. Dalej cytuję. Myślę, że do 1990 roku służby specjalne wspólnie z KGB i GRU w mającej kilka stopni wtajemniczenia lidze rozszyfrowały zaledwie dwa pierwsze stopnie. Mniej więcej od połowy lat 60. nastąpił wyraźny zwrot w stosunku resortu do narodowców. Początkowa wrogość ustąpiła neutralności, a nawet przyjaźni z niektórymi członkami ligi. Dotyczyło to głównie departamentów drugiego i trzeciego, a także wywiadu. Niestety nie udało się jednoznacznie ustalić, czy bezpieka miała świadomość faktu, że liga dysponuje silną i zakonspirowaną strukturą kontrwywiadowczą. Pożoga, dysponujący dobrym rozeznaniem tak zwanego BHP, czyli kontrwywiadów Solidarności, nic o kontrwywiadzie ligi nie wiedział albo z jakichś powodów nie chciał o tym powiedzieć. Dalej cytuję. Dowiedziałem się, że osoby, które znały służby specjalne nie tylko z widzenia, owszem, mogą mi udzielić kilku informacji. Elita ligi miała spory wpływ na niektórych działaczy opozycyjnych i chyba na Wałęsę, pisze Piecuch. Myślę, że jeszcze nie czas na pełną spowiedź, bo inaczej nigdy bym nie skorzystał z tych zapisków. W tej książce interesują mnie tylko sprawy mające jakikolwiek związek z Wałęsą. Stąd dygresja związana z Ligą Narodową, LND, aktówką Tymińskiego i różnymi facetami kręcącymi się koło tych zagadnień. No koniec cytatu, więc tu jest bardzo ciekawa sprawa. To jest relacja z tamtej strony, czyli ze strony MSW. No co ja mogę na to powiedzieć? Otóż sprawą istotną działalności Ligi było to, że ona od samego początku sformułowała swoją doktrynę polityczną. Uznaliśmy, że doktryna polityczna narodowców i Piłsudczyków już wtedy nie wystarczy. Z 58 rok, no od Polski przedwojennej minęło około 20 lat i przede wszystkim zarówno obóz Dmowskiego, jak i obóz Piłsudskiego nie miał oparcia w spójnej, konsystentnej
doktrynie naukowej. I myśmy jako taką podstawę wybrali naukę porównawczą o cywilizacjach, z którą się zapoznałem w tym czasie. I w naszym pierwszym programie z 1958 roku jest to wyraźnie napisane i tam enumeratywnie pokazane na blogu, na przykład tvx.blog.pl, są obszerne fragmenty tego naszego programu. Całego programu nie ma, to jest faktem, dlatego że te elementy jego, które jeszcze nie są zrealizowane, to nie widzimy potrzeby publikować, dlatego że wtedy wszyscy wrogowie Polski by zrobili wszystko, żeby uniemożliwić. A to, co już zrealizowane, to proszę uprzejmie. Więc proszę was, no i doktrynalne sprawy oczywiście, żeśmy opublikowali, możecie to znaleźć tam. Wracając do nauki porównawczej o cywilizacjach. Doszliśmy do wniosku, że ta nauka o cywilizacjach w wydaniu Konecznego jest dużo lepszym narzędziem diagnostycznym i również prognostycznym niż panujący w owym czasie ekonomizm w wydaniu marksistowskim. Teraz też panuje ekonomizm, ale w wydaniu liberalno-wolnomularskim, czyli wcześniejsza generacja. No, powiedziałbym złośliwie, że odwrót od marksizmu do doktryny liberalno-wolnomularskiej jest regresem w ramach ekonomizmu, dlatego że marksizm bazował no, oczywiście na ekonomii liberalnej, zwłaszcza w wydaniu Ricardo, ale i Smitha nie lekceważono. Natomiast marksizm uwzględnia jeszcze oprócz tego sprawy społeczne, które całkowicie ignoruje doktryna liberalna, to zresztą widzimy. Jak potem to wszystko wyglądało. Więc na tej bazie żeśmy zrobili organizację. Co w naszej organizacji było w socjotechnice działania wzięte od narodowców, a co wzięte od piłsudczyków. Otóż, jak już tutaj wspominał Piecuch, od Piłsudskiego i jego ludzi uczyliśmy się metod kontrwywiadu i wywiadu, no ale my nie agresory, mieliśmy tylko kontrwywiad ofensywny i defensywny. Ten ofensywny to sięgał nawet za granicę, na wschód i na zachód, ale to jest zupełnie inna sprawa, ale on miał zadania wyłącznie obronne. Natomiast no, obronne w rozumieniu dawnej Polski. Natomiast jeśli chodzi o Dmowskiego, to uczyliśmy się budowania struktur o szczeblach wtajemniczenia. W oparciu o dawną Ligę Narodową. W oparciu, tak, nawiązując do tradycji dawnej Ligi Narodowej. A czym się różnią szczeble wtajemniczenia od zwykłych szczebli organizacyjnych? No, na przykład w takiej tajnej organizacji jak Armia Krajowa, no to oczywiście też były szczeble, ale nie były to w tym rozumieniu naszym szczeble wtajemniczenia. Dlaczego? Dlatego, że one dotyczyły szczegółów organizacyjno-technicznych. Tym niemniej nawet szeregowy członek AK wiedział, że jest komenda główna, że jest komendant główny o takim i takim pseudonimie, że podlega rządowi londyńskiemu. A logicznie konspiracją było z drugiej strony PPR w czasie wojny, Gwardia Ludowa, później Armia Ludowa. No i też wiedzieli, że jest centrala, że, prawda, i że oni są tam tym szczeblem organizacyjnym. Nie znali tylko technicznych spraw. Natomiast w wypadku szczebli wtajemniczenia sprawa była głębiej konspirowana. To znaczy, były niższy szczebel wtajemniczenia nie miał prawa wiedzieć o istnieniu wyższego, nawet wyższego szczebla. To jest bardzo istotna sprawa.
każdy szczebel uważał, że on jest tym najwyższym. I dlatego wsypa jakiegoś szczebla, na nim się kończyła. Tylko jeden człowiek na danym szczeblu miał łączność i wiedział o istnieniu wyższego szczebla, do którego zresztą należał. No mogło to być dwóch w wyjątkowych wypadkach ludzi. Mogło być dwóch, ale nie więcej. I w związku z tym, na przykład, jak działał nasz kontrwywiad, to było ulepszenie nawet w stosunku do metody Piłsudskiego, synteza metody Piłsudskiego i Dmowskiego. Otóż szef kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego, który wpadł, a ten szef się okazał bardzo precyzyjnie stawionym i prowadzonym agentem MSW, no to tylko wiedział o tym szczeblu. Podlegał mnie, znaczy podlegał szefowi Okręgu Warszawskiego, oczywiście i mnie. I tylko nas znał, a mnie znał jako szefa Ligi na tym szczeblu, którym ja kierowałem, dla niego Liga się kończyła. Dlatego nie miał łączności z kontrwywiadem wyższego szczebla i nie mógł go wsypać. Tak samo nie miał, proszę pana, wiedzy o istnieniu w ogóle wyższego szczebla. I też nie mógł sypać. I to dotyczyło wszystkich na szczeblu warszawskim. Oni wiedzieli tylko o swoim szczeblu i niższych. No był niższy szczebel. No i oczywiście tutaj ta wsypa wyższego szczebla powodowała wsypę niższego, a tylko Okręgu Warszawskiego. Inne elementy tej struktury no, albo nie wpadły w ogóle, albo jeżeli do tych ludzi dotarto, to nawet im nie mieli podstaw na przedstawianie zarzutów, tylko ich przesłuchano jako świadków. Więc proszę was, o co chodziło? Cała bitwa w śledztwie się toczyła o to, żeby czy MSW dotrze do wyższego szczebla, alias szczebli, jak tu sugeruje Piecuch. W każdym razie chodziło o to, że oni MSW się domyślało istnienia, no bo znali historię, znali metodologię działania na przykład Ligi Narodowej i w związku z tym patroszyli mnie, żeby dotrzeć do tego wyższego szczebla. Skończyło się na tym, że aresztowali dwóch bardzo zacnych ludzi, którzy w ogóle nie należeli do Ligi i zresztą na procesie zostali zgodnie z prawdą uniewinnieni. A do prawdziwego wyższego szczebla nie dotarli, o czym tu Piecuch wspomina. On tu zresztą o tym pisze na podstawie rozmów z Humerem, który według niego był mózgiem kierującym rozpracowaniem nas. Co tym samym obala mit Instytutu Pamięci Narodowej o wszechwiedzy MSW, czy jak oni nazywają to, służby bezpieczeństwa, oddzielające od MSW przecież... SBC albo bezpieka, tak. To się nazywa. Dla nich to była oddzielna struktura od MSW, a nie tajna po prostu pion polityczny. No w okresie stalinowskim tak było. Ale ona się wtedy nie nazywała Ministerstwo Bezpieczeństwa. Tak. I Urzędy Bezpieczeństwa. Zgadza się. Wtedy się nie nazywała Służba Bezpieczeństwa. Wtedy to było wyodrębnione, ale też wszystkiego nie wiedziała. W każdym razie... Ale to dowodzi, że pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej stosują metodologię stalinowską w rozpoznaniu pracy operacyjnej służb specjalnych PRL-u, dlatego że nie odróżniają Urzędu Bezpieczeństwa MBP od tego, co się stało po 56 roku. Oni się kierują bardzo dla nich wygodnym mitem o wszechwiedzy bezpieki. Dlaczego? Dlatego, że dysponują jej archiwami i zwalnia ich to z obowiązku sprawdzania w innych archiwach, na przykład kościelnych, czy choćby w archiwach takich organizacji jak Liga Narodowo-Demokratyczna, z tym, że pan Gasztolt-Seń dotarł do mnie i rozmawiał, ale nie interesował się Ligą.
Jego tylko interesował ogród. No i proszę was, dlaczego ja o tym wszystkim tak obszernie mówię? Dlatego, że bez zrozumienia tego nie można zrozumieć głębszego poziomu wtajemniczenia w genezie Grunwaldu. Myśmy działali szczeblowo, my to mówię w tym wypadku o Lidze. No jak tutaj stwierdził Piecuch na podstawie rozpoznania z tamtej strony, znaczy jak on rozmawiał ze mną, to mówił, że Humer zdawał sobie sprawę z tego, że tylko dwa szczeble rozpracowali. W każdym razie zdawał sobie sprawę z istnienia wyższego, co najmniej jednego szczebla. O co chodzi? Nasza organizacja była całkowicie nowoczesną, to znaczy już była organizacją epoki rewolucji informacyjnej. Myśmy absolutnie rezygnowali z energetycznych metod walki, takich jak strzelanie, rzucanie bomb, jakieś nawet konfrontacje uliczne. No to też, konfrontacja uliczna to jest częściowo informacyjna walka, ale jak dochodzi do bijatyki z policją, to już jest walka energetyczna. Myśmy z tego rezygnowali, a dlaczego? Dlatego, że tuśmy uważali, że wróg ma taką przewagę energetyczną, że błędem by było atakować go na tym odcinku, na którym jest nieskończenie silniejszy od nas. A można nawet powiedzieć, że miał w ówczesnym czasie monopol. No miał monopol, oczywiście. Przy czym ten agent, jak się później okazało, a rozpracowałem go sam, dzięki temu, że Służba Bezpieczeństwa popełniła aż 3 błędy, które mi to ułatwiły. On zresztą żyje, po moim wyjściu z więzienia popełnił samobójstwo, niech mu ziemia lekką będzie. No, i nie będę wymieniał tu jego nazwiska i imienia, ale znalazłem go na liście Wilsteina, za co zresztą Wilsteinowi jestem bardzo wdzięczny. No bo zawsze w takich sytuacjach, jak ktoś poszedł do piachu, no to człowiek się zastanawia, czy go dobrze namierzył. Już Wilstein rozwiał moje wszelkie wątpliwości w moim sumieniu i dlatego odetchnąłem, jak się ta lista ukazała. I niech nikt nie opowiada Andronu, że ona jest mało diagnostyczna. Wszystkie nazwiska znanych mi funkcjonariuszy SB i rozpracowanych przez kontrwywiad Ligi Agentów na tej liście się znalazły. Co więcej, jest to jedyna lista ukradziona, a więc w pełni wiarygodna. Bo to, co się daje ludziom na srebrnej tacy, nie jest takie wiarygodne. Trzeba to wyłuchiwać. Tam też są informacje, ale to trzeba bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie działać. A to, co kradzione w tym wypadku, jest najbardziej wiarygodne. I te ściemy, że tam pomieszani agenci, figuranci, no w ogóle w tych dokumentach, które teraz są w tych dziennikach rejestracyjnych, tam jest dopiero bardak. Ale akurat w tej liście Wilsteina ja nie znalazłem żadnych figurantów. No ale do tej listy IPN się za bardzo nie odwołuje, tylko tworzy własne listy. W ogóle się nie odwołuje, właśnie. Nikt się nie odwołuje. Właśnie. O czym to świadczy? No to daje dużo do myślenia. Bardzo dużo do myślenia. Proszę Państwa, więc teraz jest taka sprawa. Otóż myśmy powiedzieli, że trzeba przeciwnika atakować tam, gdzie on jest najsłabszy. On był najsłabszy informacyjnie, intelektualnie, naukowo. Bo panowała jednostronna teoria ekonomizmu, czyli marksizm, leninizm, ale to w poststalinowskim jeszcze wydaniu. Czyli bardzo słabe diagnostycznie metody. To, co było sprzeczne z diamatem i z materializmem historycznym, było usuwane. Co najwyżej dopuszczano niemarksistowskie teorie, które nie były sprzeczne, więc koniecznego nie dopuszczano, bo był sprzeczny z marksizmem, a poza tym dawał tak szeroki horyzont, że marksizm stawał się nawet w tej diagnostycznej swojej części, bo ma pewne elementy diagnostyczne tam, gdzie chodzi o sprawy społeczno-gospodarcze.
tylko stawał się zbędny. Konecznik był lepszym narzędziem. Więc proszę was, te kadry po prostu były słabe. No, z drugiej strony był, proszę was, aparat policyjny, wychowany na wzorach rosyjskich, jeszcze carskich, bo radziańskie służby przejęły te kadry w dużej mierze i algorytmy działania. Wychowano na tym kadry NBP, a one później następców szkoliły. Więc nawet jak się personalnie w dużej mierze uniezależniono od Moskwy, to mentalnie bynajmniej. Więc myśmy musieli stworzyć lepsze narzędzie informacyjne. I tym lepszym narzędziem była cybernetyka społeczna. I jakościowa teoria informacji. Ale jeśli chodzi o Konecznego, to on po prostu tutaj ustanowił tą pra-doktrynę naszą. O ile mi wiadomo, to z tych partii, które działy w III RP, żadna nie przyjęła Konecznego jako podstawy doktryny, chociaż profesor Maciej Giertych jest znawcą doktryny Konecznego, tylko on nie zrobił żadnych postępów. Znaczy, to jest tylko tradycyjny konecznizm, czyli jest to, co myśmy mieli w 1956 roku. A jeśli chodzi o unowocześnienia, to oczywiście są na bazie Polskiej Szkoły Cybernetycznej. Co pokazuje, że z prawdziwą nauką i z rozwojem jej na skalę światową do czynienia mieliście tylko wy i wyście mieli tylko monopol. Daliśmy o ten monopol nie walczyli. Nie. To nam przeciwnicy zapewnili. Zapewnili. Bo tak tępili ludzi, którzy to uprawiali, no to tylko myśmy się ostali. Ale wracając do sprawy, otóż w naszym programie, już w tym pierwszym ligi, jest bardzo ważny punkt. Jeżeli rezygnowaliśmy z energetycznych metod działania, no to jakie metody? A no przede wszystkim wstępowanie do wszystkich legalnie istniejących organizacji, w tym oczywiście do aparatu partyjnego i państwowego z wojskiem i policją łącznie, oraz przekształcanie ich od środka. Znaczy, to nie była działalność taka, jak wywiady prowadzą, tam wejść do środka i dywersję robić. Nie. Nam chodziło o przekształcanie ich, znajdowanie tam Polaków, prawdziwych, uczciwych Polaków, patriotów, a wszędzie tacy byli, i ich doinformowywanie, no a ponieważ myśmy mieli przewagę informacyjną i do dziś ją mamy, choć ono nie zabiegamy, no ja w tej chwili przez nie mogę gdzie indziej, to przez internet tu staram się tą wiedzę upowszechnić. No ale tu oczywiście wróg stara się zohydzić mnie jako źródło informacji wszystkimi możliwymi środkami. A jak już nie może, to cenzurę stosują. No kolega tutaj ciekawą rzecz jeden wykrył, może pan redaktor wie, że z internetu cenzura usunęła jeden wywiad ze mną. Tak, na jednym z portali był wywiad, z panem docentem dotyczący, który był polemiką z profesorem Jaroszyńskim, i w pewnym momencie ten wywiad na tej stronie internetowej zniknął. Później go też na YouTubie nie było. No proszę. O czym to świadczy, według pana docenta? No, to świadczy o tym, że jest cenzura również w internecie. Która trwa na pana docenta już od czasów PRL-u. No tak, oczywiście. Ale wracając, znaczy były okresy, zwłaszcza Zagierka, tak, kiedy miałem wejście w media.
Ale już w latach 80., zwłaszcza w drugiej połowie. W drugiej połowie już była blokada. Była blokada. Tylko mogłem w biuletynie informacyjnym ZP Grunwald publikować. I podobno żyjemy w wolnej, demokratycznej, niepodległej Polsce. Tak, najbardziej. No i proszę Państwa, myśmy właśnie dzięki tej przewadze informacyjnej starali się przekształcić. I dlatego, jak Piecuch zauważył, nagle zmieniło się nastawienie w MSW. On to jako tam oficer tego resortu obserwował od środka. Skąd to się tak wzięło? Jak to tak to? Oczywiście, jeżeli ktoś wyznaje dogmat o wszechwiedzy i wszechmocy esbiańskiego resortu, że tak elegancko, no to ja nie chcę obrażać jego uczuć religijnych. Jeżeli IPN-szczycy wierzą w ten dogmat, to niech sobie wierzą i w tym momencie niech nie słuchają, niech wyłączą, bo to dla nich będzie bluźnierstwo, co powiem. Otóż powiem, że na tajnym froncie informacyjnym Liga Narodowa Demokratyczna była lepsza od esbian. I myśmy ich infiltrowali, a nie oni nas. Co poświadczył, przynajmniej tu w tej książce, pułkownik Piecuch. Więc to, że nastąpiła ta zmiana, to była ciężka robota ligowych kanałów wpływu. Bo wprawdzie rozbito Okręg Warszawski, ale tylko Okręg Warszawski. I tylko dwa szczeble najniższe. A już wyższego szczebla, alias szczebli, nawet nie tknięto. A warto dodać, że struktura, która was starała się rozbić, związana z takim stronnictwem alsterowców w ramach MSW, sama została później odsunięta przez tak zwaną frakcję moczarowską, która była de facto frakcją narodowo-patriotyczną w MSW, co świadczy pośrednio o tym, jak to programowanie Ligi Narodowo-Demokratycznej i na aparat partyjno-państwowy i milicyjny, a nawet wojskowy, A zwłaszcza wyższego szczebla promieniowało. Tego nienamierzonego. Tak. Skąd się wziął Moczar? Skąd się wzięła ta frakcja? Właśnie. No nie z Moskwy, bo w Moskwie Moczar był znienawidzony. Oczywiście. No sam Kosygin mówił o usunięciu prowokatora Moczara, a później, nawet wcześniej, już w 1944 roku, z kręgów CBK polskich, później puławiańskich i komandowskich, to używano tego samego określenia, co tylko dowodzi, że Moczar bynajmniej agentem Moskwy być nie mógł. Absolutnie nie mógł. No... On reprezentował, no dam panu przykład, reprezentował polskie interesy po prostu, ale nie był tym głównym animatorem, no nie przesadzajmy, no. Przed wojną mógł najwyżej być w polskim kontrwywiadzie policyjnym, najwyżej, a już nie funkcjonariuszem nawet. Natomiast chociaż ja tu nie przesądzam sprawy, ale dam dowód. Otóż jest taka monografia o Moczarze, którą ja w jednej z moich prac powołuję. Moczar, jak był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi, a to był okręg, gdzie bardzo silne było podziemie, i winowskie, i NSZ-owskie, i poakowskie, ten ROAK tak zwany i tak dalej. I tam się toczyła walka informacyjna i energetyczna. Trupy leciały. No i pan, czy towarzysz, przepraszam, czy pułkownik Moczar zarządził w pewnym momencie, żeby do archiwum Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa wszystkie placówki UB w terenie przekazały wykazy agentury. No takich rzeczy się w żadnych służbach nie robi. A on coś takiego zrobił. Placówki UB przekazały zgodnie z poleceniem, czy wręcz rozkazem. Znalazło się to w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi, ale tak się składało, przypadkowo pewnie, że właśnie w tym archiwum wywiad WiN-u miał swoją wtykę. I
cała agentura UB była spalona. Więc albo ich odwrócono, albo ich rozstrzelano, bo wtedy po prostu za takie zdrady się szło do piachu. Co zrozumiałe to. Taka była sytuacja. Tak samo jak wtykę winu nakryto w UB, no to też do piachu szła. No i słuchajcie, przełożeni Moczara z Warszawy ocenili, że była to ślepota, która umożliwiła zdradę Romkowski albo sam minister bezpieczeństwa publicznego to napisał. I tym Moczar podpadł, bo tam się różne historycy wymyślają różne androny. On tu w tym momencie podpadł. Jeszcze dobrze, że nie poszedł do więzienia. Bo słuchajcie, no Moczar już wtedy nie był żółtodziubem. Miał za sobą długi okres konspiracji. I ja raczej nie biorę pod uwagę, żeby on to zrobił z powodu braku profesjonalizmu. Moje podejrzenie jest takie, że on już wtedy działał na tajnym froncie polskiego podziemia. Czyli infiltrował aparat. A to, że tam aresztował tutaj te energetyczne represje stosował, to było po to, żeby się uwiarygodnić. Potwierdzeniem hipotezy pana docenta jest fakt, że bezsporny fakt, że w czasie okupacji przecież Moczar wbrew woli Moskwy współpracował jako dowódca Okręgu Armii Ludowej z Armią Krajową. I przecież to było przyczyną, że Moskwa wysłała Leona Kasmana, późniejszego wieloletniego naczelnego Trybuny Ludu i członka KC, żeby zlikwidował Moczara, co tak, się nie udało. Oczywiście. Także, no... To było powodem. Pójście Moczara w górę i występowanie jego już z pozycji, no, jeśli jeszcze nie narodowych, to co najmniej narodowych. Ja tak gradację taką stosuję. Narodowy, narodowy i najniższy to narodowy. To był co najmniej narodowy. To się nie wzięło z Księżyca i nie wzięło się z Moskwy. Wielu ludzi nad tym pracowało, ale nie czas, żeby o tych szczegółach mówić, nawet gdyby się wiedziało. W każdym razie, proszę was, nie był to przypadek, to o czym pisze Piecuch. Dalej mogę powiedzieć, że to za powstaniem Grunwaldu, no to tak, na niższym szczeblu wtajemniczenia to jest to, co pisze pan Gaston Sen. Stali pewni ludzie z frakcji, którą on nazywa narodowo-komunistyczną, w partii, w MSW, w wojsku. Ale to jest ten niższy szczebel wtajemniczenia i w ogóle książka pana Gasztolda Senia do niższego szczebla wtajemniczenia się ogranicza. Natomiast na wyższym szczeblu wtajemniczenia za tym wszystkim stała Liga Narodowo-Demokratyczna, która przenikała z jednej strony do aparatu władzy, a z drugiej strony do opozycji, do Solidarności. To już Solidarności wymieniałem. Dwóch sądownie skazanych, a więc ujawnionych działaczy Ligi, którzy byli doradcami Solidarności. I do Walensy też docierali. Tak dla Wiecuch o tym nie wiedział, ale to mogę ujawnić. Do Walensy też docierali. Przynajmniej jeden z tych dwóch. No i proszę was, postanowiliśmy tutaj z pozycji patriotycznych. Myśmy nie ruszali tych żadnych, nawet antysjonistycznych wątków. Może czegośmy nie ruszali, mówię o Lidze. Te wątki wprowadzili tam później ludzie z frakcji narodowo-komunistycznej, nie kontrolowani przez nas, no bo myśmy nie byli wszechwładni i nie kontrolowaliśmy w całości tych infiltrowanych organizacji. Tak dobrze nie było. Tylko ci niekontrolowani ludzie to wprowadzili tam, a wprowadzili to tam dlatego, że była wtedy no, wojna informacyjna między Moskwą a Tel Awiwem i chodziło o skompromitowanie tych ludzi z
którzy części Solidarnością, niestety, wobec Moskwy. Bo byli to ludzie powiązani, no, pan sam wspomniał, z takimi ludźmi jak Kosygin i inni w Moskwie, bo już wtedy Kosygin to już była raczej historia, ale byli inni. Nie, i to na bardzo wysokich stanowiskach. Tak, i to z tej samej frakcji, nazwijmy ją kosmopolitycznej. Zresztą w dużej mierze powiązany z niemieckim wywiadem. Tutaj można kluczowe nazwisko z nieco późniejszego okresu wskazać, Szewarnadze. Był ministrem inostrannych dzieł i członkiem biura politycznego. To w hierarchii radziańskiej była trzecia osoba, bo oni mieli imperium. Tak. Więc tam minister inostrannych dzieł nie tylko był w biurze politycznym, ale był właściwie numerem 3. Pierwszym był oczywiście sekretarz generalny, drugi premier, trzeci to był minister inostrannych dzieł. Nie minister wnętrznych dzieł. Jak pan widzi, ja dialogowo używam języka oryginałów. Tak jak mówię o niemieckich służbach, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, Sicherheitsdienst, etc. Szanuję język oryginału. I proszę was, więc tą praprzyczyną powstania Grunwaldu była Liga. Ale oczywiście nie można powiedzieć, żeby Liga kontrolowała Grunwald w całości. Tak dobrze nie było. Tym niemniej była bardzo istotna dla nas. Dlaczego? Najpierw Grunwald, proszę was, miał kłopoty z rejestracją. Miał wrogów. To nie było tak, jak przedstawiają dzisiejsi historycy, że to już tam partia zadecydowała, czy MSW, czy MON i już. Nie, to była ciężka walka. I pełna rejestracja Grunwaldu w ratuszu, bo to niejaki kierował tym wydziałem w ratuszu, niejaki pan Hordejuk. No, on też wykonywał polecenia, on nie był tutaj animatorem, tylko wykonawcą. To dopiero w 1983 roku Grunwald został regularnie w pełni zarejestrowany. Warto wspomnieć, że to właśnie... O czym pan ten nie pisze. O czym pan Przemysław Gasztolt-Sen nie pisze. A to jest do sprawdzenia w aktach w ratuszu, tam gdzie rejestrowano stowarzyszenia. I warto wspomnieć, że rok 83 był rokiem, w którym to właśnie pan docent wstąpił do Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald. Tak, dopiero wtedy. Przedtem toczyła się tam ostra walka, były prowokacje. O, właśnie tym okresem się pan Gasztolt najbardziej interesuje. A to jest ciekawe. Szef Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, wybitny polski reżyser, pan Bogdan Poręba, powiedział, że dochodziło nawet do tego, że rozbijano tą organizację na dwa Grunwaldy. No, wprowadzono ludzi na przykład tygodnika Polityka. Ludzie Rakowskiego tworzyli Grunwald. Później taki konkurencyjny. Konkurencyjny. Tak. Klasyczna metoda dywersji. Tak. Oczywiście. I dopiero w 83 roku, jak w pełni został zarejestrowany, jak pan docent został sekretarzem do spraw propagandy tak. I w pewnym momencie był nawet pan redaktorem naczelnym biuletynu Grunwaldu. Więc właśnie dopiero wtedy tak. Pod moim kierownictwem został wydany pierwszy w pełni legalny, bo przeszedł przez cenzurę na myśli, pierwszy numer biuletynu informacyjnego Grunwaldu. Wtedy, od wtedy się działo. To, co przedtem, to było, powiedzmy sobie szczerze, działalność całkowicie społeczna, jeszcze nie w pełni zalegalizowana. Walka się toczyła ostra i wewnątrz Grunwaldu, o czym on dużo pisze, ale przede wszystkim wewnątrz władz. Skrzydło narodowe, a zwłaszcza jego część kontrolowana i programowana przez tajną naszą Ligę Narodowo-Demokratyczną, walczyło ze skrzydłem antynarodowym,
kontrolowanym i inspirowanym przez różne obce wywiady, których no, długo by wymieniać, ale było ich dużo. Więc myśmy walczyli z wielu wywiadami, a nie tylko z jednym. W tym również z radzieckim, który no, bynajmniej, że tak powiem, nie kochał nas w owym czasie. Przynajmniej ta główna jego część, która tutaj w Polsce działała. Chociaż no, ale teraz... autor usiłuje wstawić tutaj tezę, że no, wyście byli organizacją, jak to on określił, prosowiecką. Proszę was, wszystkie legalne organizacje musiały być prosowieckie. Oczywiście. I legendarna Solidarność uważana za niepodległościową organizację, tam mówię z lat 80-81, do której tradycji się ciągle odwołują, musiała w swoim statucie uznać, i to można znaleźć no, skany oryginałów tego statutu, na podstawie którego został NSZZ Solidarność zarejestrowany, uznanie kierowniczej roli PZPR, uznanie systemu sojuszów, a więc ze Związkiem Radzieckim na czele, i uznanie oczywiście społecznej własności środków produkcji. Każda legalna organizacja to musiała robić i na tej zasadzie, co nas tutaj się określa jako prosowieckich, to mógłby człowiek stosujący metodologię pana tego autora mógłby powiedzieć, że prosowiecka Solidarność. Zresztą skądinąd czytałem materiały, których autorzy twierdzą, że radziecki konsulat z Gdańska się kontaktował z Solidarnością, proszę bardzo. Więc no, jak to, tą miarką będziemy brali, to każdą legalną organizację można pod to podciągnąć. I teraz proszę was, no przede wszystkim o co tutaj chodziło. Dlaczego ja w 83 roku wstąpiłem do Grunwaldu? Czyli w tym roku, kiedy wreszcie nastąpiła legalizacja Grunwaldu. Krótko po moim wstąpieniu. Otóż, proszę was, chciano mnie wybrać na tym zjeździe majowym w 83 sekretarzem generalnym. To była większa władza, bo praktycznie to było tak jak premier. Bogdan Poręba jako prezes to był ten prezydent, a premierem był sekretarz generalny. Ale sekretarz generalny przede wszystkim musiał mieć pieczę nad stroną gospodarczą. No znowu, skąd proszę pana Grunwald czerpał? To jest bardzo dokładnie udokumentowane w naszej księgowości, do której niestety nie sięgnął autor. Myśmy żyli z wydawania krzyżaków. Przez wiele, wiele lat w PRL-u krzyżacy, którzy byli lekturą obowiązkową w szkołach, nie byli wznawiani. Grunwald dwa razy wydał krzyżaków, jak twierdzi autor, odkrył to, chwała mu za to, że Kościół nam w tym pomógł. No i proszę was, to wyszło dwa razy w 40 tysiącach egzemplarzy. I to się rozchodziło na pniu od razu, nie było problemów. Także z tych zysków myśmy żyli. I więcej nam nie trzeba, bo to były bardzo duże pieniądze. Wtedy wydawnictwa zarabiały dużo, jak wydawały takie pozycje, na które było zapotrzebowanie. Teraz to jest zupełnie inna sytuacja. A wtedy nie było internetu, telewizja tylko była... Dwa programy i to wszystko rządowe. Wyłącznie. Tak, więc to zupełnie inna była sytuacja. Teraz na przykład, jak się dowiedziałem, ta książka o Wałęsie wyszła w nakładzie 200 egzemplarzy. No jak się rozejdzie, to mogą dodrukować, ale na razie wydawca uznał, że tyle wystarczy. W tamtych czasach 200 egzemplarzy, no to nie wiem, no jakiś wewnętrzny materiał partyjny i to wysokiego szczebla.
mogły być wydawane w takim nakładzie. Więc proszę was, z tegośmy żyli. I przede wszystkim, dlaczego ja nie chciałem być tym sekretarzem generalnym. Bardzo dużo roboty administracyjnej, nadzór nad naszym tym gospodarstwem i zgodziłem się być sekretarzem propagandy. A dlaczego na tym nie zależało? No, ważne dotarcie do ludzi. Tu zresztą nam bardzo pomagali przeciwnicy, którzy nas atakowali, w tym polityka. Ale przede wszystkim chodziło mi o to, że na tym zjeździe podjęto uchwałę, że sekretarzowi propagandy będzie podlegał pion szkoleniowy. Znaczy propaganda i pion szkoleniowy. I ten pion szkoleniowy, to zresztą o tym w książce autor wspomina. Pion szkoleniowy kooperował z powołanym również na tym zjeździe zespołem badania historii polskiej myśli patriotycznej i działalności antypolskiej. To podlegało sekretarzowi propagandy, czyli mnie. Gdzie się kończy historia, zaczyna współczesność, tego nikt nie wie, bo to jest punkt nieskończenie krótki, który się przesuwa w czasie, prawda? No już początek naszej rozmowy to jest historia. Prawda? Tak. Na przykład. I nie taka krótka już. Nie taka krótka. Nie, oj, nie krótka, tak. W każdym razie to był idealny kamuflaż dla kontrwywiadu, w tym również ofensywnego Ligi Narodowo-Demokratycznej. Zawsze można było mówić, że to jest działalność w ramach historii polskiej myśli patriotycznej. I skończyło się na tym, że myśmy mieli wtedy no faktycznie monopol na rozpoznanie wielu wywiadów, w tym również naszych sąsiadów szanownych. Jednych i drugich. Tak, ale jak sama nazwa ugrupowania wskazuje, no Grunwald nastawiony był przede wszystkim na przestrzeganie i zapobieganie infiltracji polskiego aparatu państwowego przez wywiad niemiecki. I inspiracji. Tak. I jeden i drugi. Zarówno wschodnio-niemiecki, jak i zachodnio-niemiecki. Oczywiście, to już sama nazwa. Ale skąd się bierze to, że również w tej książce eksponuje się sprawę sionizmu? Oczywiście mieliśmy walkę ze sionizmem, ale na równi z walką z antysemityzmem. I tu trzeba pochwalić pana Gasztolda Senia, że przytoczył moją wypowiedź, którą dla niego miałem. I to zresztą w linii programowej Grunwaldu było przestrzegane, byśmy zwalczali zarówno sionizm, jak i antysemityzm. Traktując je jako dwie strony tego samego medalu. Sionizm bez antysemityzmu nie może istnieć. Antysemityzm istniał i bez sionizmu, więc jest bardziej samowystarczalny, a w każdym razie starszy od sionizmu. Sionizm się dopiero w XIX wieku pojawił wraz z kształtowaniem nowoczesnego narodu żydowskiego. I po prostu, jak Urban kiedyś napisał, że Polacy sami sobie Żydów mianują. No, tak zwani antysemici to mogą dawać nominacje na Żydów, na prawo i lewo. Ja od tego czasu, jak ktoś mi mówi, że ktoś jest Żydem, to się od razu pytała, z czyjej nominacji. Jak o tym powiedziałem znajomemu naukowcowi, właśnie profesorowi z Izraela, to on mi powiedział, no wie pan, ale w końcu to się sprowadza do tego, że albo o tym decydują rabini, albo antysemici, kto jest Żydem, a kto nie. Ja mówię, no chyba pan ma rację.
On był zresztą przekonań socjaldemokratycznych, więc miał do tych spraw dystans badawczy. No i proszę was, podkreśla się ten wątek antysjonistyczny w Grunwaldzie. I owszem, był on. Ale dlaczego on mocno występował w Grunwaldzie? Dlatego, że wtedy był sojusz Izrael-NRF, o czym książkę napisał żyjący już dzisiaj profesor generał Tadeusz Walichnowski. NRF, Izrael, a Polska? Tak, no a później NRF. Izrael był i jest zresztą nieformalnym członkiem NATO. Myśmy byli w Układzie Warszawskim. I siłą rzeczy wywiady, agentury tych państw współdziałały na odcinku polskim. Jak podaję w książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej, nadzieje PRL, do Grunwaldu przyszedł do mnie jako sekretarza propagandy emerytowany podpułkownik kontrwywiadu MSW, ten drugi departament, o którym tutaj Pieców pisał, który działał wiele lat na odcinku przeciwniemieckim, zwalcza agentury niemieckie, i powiedział mi krótko, to są lata 80. Proszę pana, my już praktycznie kontrwywiadu na odcinku niemieckim nie mamy. To, co jest w MSW, to są lata 80. To jest nic nie warte profesjonalnie. Oni pojęcia w ogóle nie mają o sprawach działalności wywiadu niemieckiego i kontrwywiadu, bo Verfassungsschutz, czyli kontrwywiad niemiecki, też działał na terenie Polski i zresztą to tak zostało. W każdym razie no, od niego się bardzo dużo dowiedziałem na te tematy. Jak najbardziej, ale on mówi, że odszedł z MSW na własne prośby na emeryturę, bo mówi, nie miał tam już co do roboty, dosłownie. I tutaj powiedzmy, myśmy, mówię o Grunwaldzie, badali, ten zespół badania, no między innymi działalności antypolskiej, no, informacje dostawaliśmy tylko o przeszłych działaniach, tak. Bo tym, co się aktualnie działo, nie. Czyli to była historia już. No to poza nami nikt tego nie robił. Proszę was, oczywiście, ponieważ było współdziałanie, no na przykład przed sprawą wojny sześciodniowej w 67 roku. Pojechał do doktor Werner Izrael, Marx. Doktor Werner Marx z Bundesnachrichtendienst i uzyskał. No to się dowiedziałem od tego podpułkownika z kontrwywiadu tego emerytowanego. Bo o tym nawet Walichnowski nie pisał. Nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, ale nie pisał. I dostał zezwolenie, ten doktor Werner Marx, żeby będę wykorzystał pewne siatki wywiadu izraelskiego. Analogicznie jak później w Ameryce ci autorzy, którzy pisali tą książkę wydali, to ci sami to rozpracowali kiedyś aferę Watergate, jeden z nich, no pisali o tym, że no po prostu wywiad amerykański uzyskał też analogiczne zezwolenie od wywiadu izraelskiego i jak oni tam twierdzą też no powiedzmy od nazwijmy to wywiadu kościelnego. Oni tak sugerują, ja się nie wypowiadam. Teraz może ja tu mam nawet tą książkę. O jest. Proszę bardzo. Żeby ktoś nie myślał, że to tylko my. To jest książka Andrew and Leslie Cockburn. Niebezpieczny związek. To polskie tłumaczenie wyszło z... Ojej, gdzieś tu jest rok. No nie ma tutaj roku wydanego. No,
ale w każdym razie w 80-tych latach to oryginał wyszedł, a to zostało wydane z przedmową Stanisława Tymińskiego na początku lat 90. O, proszę bardzo. Więc to zostało, proszę was, zauważone przez nas i dlatego w tamtym okresie nie można było rozdzielić tych spraw. Agentury niemieckiej, agentury izraelskiej. Zresztą koncepcja była bardzo mądra, dlatego że uważali, jak będzie wojna sześciodniowa, dojdzie do konfliktu politycznego i wywiadowczego z Układem Warszawskim, no to oczywiście osoby pochodzenia żydowskiego czy Żydzi będą podejrzani o pracę na rzecz wywiadu izraelskiego, a nie niemieckiego, bo jeszcze wspomnienia Entlösung i zbrodni niemieckich były zbyt świeże. Więc dlatego niemiecki wywiad to przyjął. Teraz to już nie jest tak jak wtedy, to znaczy powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili te wywiady już walczą ze sobą, jak przysłowiowe bulldogi pod dywanem, chociaż na zewnątrz jest wszystko cacy, cacy, ale to już w tej chwili to tak nie jest. I powiedzmy problem infiltracji, nazwijmy to kanału wpływu izraelskich, musi być starannie oddzielony od infiltracji niemieckich i te kanały wpływu mogą nawet działać antagonistycznie w stosunku do siebie na terenie Polski. Na co zwracam uwagę, żeby nie popełniać błędów charakterystycznych dla anachronicznego myślenia. Za to kontrwywiad Ligi Narodowo-Demokratycznej działający właśnie w Grunwaldzie zauważył coś znacznie bardziej niebezpiecznego w tamtym okresie, a mianowicie, że oba wywiady rzekomo skłóconych i zwalczających siebie nawzajem państw niemieckich z przeciwnych sobie bloków współpracowały ze sobą na odcinku polskim. A dowodem tego jest to, że w 1980 roku, aż do roku 90 działała w Polsce zalegalizowana za zgodą władz PRL. No konkretnie ministra spraw wewnętrznych Kiszczaka. Grupę operacyjna Warszawa Stasi, która współdziałała także z nieformalnymi strukturami wywiadu zachodnio-niemieckiego, który wyście namierzyli. No o tym to już jest parę odcinków YouTube. Taki duet mój i doktora Rafała Brzeskiego, który, no, że tak powiem, siedzi na źródłach z zachodu na ten temat. No i proszę was, właśnie my tam mówimy wyraźnie, że nie podejmujemy się rozstrzygnąć pytania, czy Stasi było wschodnią odnogą BND, czy BND było zachodnią odnogą Stasi. A dlaczego? Z naszego punktu widzenia. Dlatego, że jedno i drugie pracowały dla zjednoczenia Niemiec, tylko Stasi uważała, że to powinny być lewicowe Niemcy, których dawne NRD będzie odgrywało główną rolę, a BND uważał, że to powinny być, no, nazwijmy to, niesocjalistyczne, burżuazyjne Niemcy, gdzie RFN będzie odgrywać główną rolę. No oczywiście ten drugi scenariusz został zrealizowany ostatecznie. No nie będę się podejmował oceniać, co dla Polski było lepsze, a co gorsze, bo to już naprawdę są finezje. Warto dodać, że to powiązanie między tymi służbami obu państw niemieckich zauważył także dziennikarz śledczy TVN Piotr Litka w książce na temat księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie Grzegorz Piotrowski,
w materiałach Stasi już z archiwów Gauka jawnie już opublikowanych, jawnie i nadgorliwie współpracował z grupą operacyjną Warszawa, nawet na 2 dni przed mordem księdza Jerzego odbył w Warszawie naradę z kierownictwem grupy operacyjnej Warszawa, a jednocześnie był podejrzany nawet przez prokuraturę PRL o współpracę z zachodnio-niemieckimi służbami specjalnymi. Wyście to próbowali ustalić. Tak, no to myśmy oczywiście materiały mieli. Mówię o kontrwywiadzie ofensywnym Ligi Narodowo-Demokratycznej. I przede wszystkim chodzi tu o przemówienie prokuratora Pietrasińskiego. Nie wiem, czy pan redaktor ma ten materiał. Ze sobą kserokopię? Przy sobie nie mam niestety. Jest w pańskiej czerwonej książce, która jest na stronie socjalnej. Ja w ogóle mam kserokopię tego, tylko patrzę, że akurat nie mam pod ręką. Może na chwilę. Właśnie teraz pan docent Józef Kosecki zechce przeczytać fragment przemówienia prokuratora Leszka Pietrasińskiego wobec oskarżonego o zamordowanie, głównego oskarżonego o zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki Grzegorza Piotrowskiego, w którym to będzie zawarty wątek szpiegowski wręcz. Proszę panie docencie. No, proszę was, najpierw źródło muszę podać. Otóż już w tamtych czasach kontrwywiad ofensywny Ligi Narodowo-Demokratycznej uzyskał bardzo ważny dokument. Jest to pismo okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski numer 6 i 7 z 1985 roku pod tytułem Proces Toruński, tom 8, fragment przemówienia oskarżycielskiego prokuratora Leszka Pietrasińskiego. To jest strona 28-29. Proszę to sfotografować. Tam u góry to jest przeze mnie dopisany nagłówek. A reszta jest ksero z oryginału. I cóż tu mówi prokurator Pietrasiński? Z czego wynika, że prowokacji tej mogły pragnąć i skutki jej spożytkować dla własnych celów politycznych osoby lub ośrodki w kraju aktywnie przeciwstawiające się politycznej linii 9 zjazdu, linii porozumienia i walki, konsekwentnie realizowanej przez rząd generała Wojciecha Jaruzelskiego, mogły ją także spożytkować te ośrodki zagraniczne, które działają od dawna przeciwko podstawowym interesom politycznym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ośrodków takich, jak wiadomo, jest wiele. Szereg z nich jest inspirowanych i opłacanych przez służby specjalne niektórych państw kapitalistycznych. Te wszystkie doniosłe dla bezpieczeństwa państwa problemy są przedmiotem dalszego zainteresowania i badania w ramach odrębnie prowadzonego pod nadzorem prokuratury wojewódzkiej w Warszawie śledztwa, mówi prokurator Pietrasiński w swojej mowie oskarżycielskiej. Dalej cytuję. W ramach tego śledztwa dokonano już pewnych ustaleń, o których informowano opinię publiczną, co tak bardzo nie podoba się oskarżonemu Piotrowskiemu. W ramach tamtego śledztwa prokurator przedstawił oskarżonemu Piotrowskiemu zarzut płatnego poplecznictwa w związku z załatwieniem sprawy paszportowej przez obecnie stale przebywającego w RFN Grzegorza Suskiego. Zarzut ten dotyczy przyjęcia przez oskarżonego Piotrowskiego korzyści majątkowej za pośrednictwem przesłuchanego w niniejszej sprawie świadka Antoniego K. Tom 11 K. 121-134. Do popełnienia tego czynu oskarżony Piotrowski nie przyznał się, mimo przekonywujących dowodów winy. W
fakt tego rodzaju obecnie stwierdzonej nieuczciwości, a ściślej mówiąc, wcześniejsza znajomość tego kompromitującego, oskarżonego Piotrowskiego faktu na terenie RFN mogła być wykorzystana poprzez realne zagrożenie oskarżonemu Piotrowskiemu kompromitacją w celu skłonienia go do uległości i współpracy. Metoda taka, jak wiadomo, nieraz już była i to w wielu krajach stosowana z pożądanym skutkiem. Metodą taką zresztą oskarżony Piotrowski zamierzał także, że zastosować w odniesieniu do księdza Jerzego Popiełuszko, o czym powiedział przed sądem. Dlaczego więc taka metoda nie mogła być zastosowana i tym razem w odniesieniu do oskarżonego Piotrowskiego? Jeżeli się przy tym zważy, że zdarzenie to miało miejsce kilka lat temu, a mianowicie jesienią 1981 roku, a ujawnione przez polskie władze śledcze zostało dopiero po 3 latach, przy czym przez ten czas Grzegorz Suski przyjeżdżał często z RFN do Polski, ostatnio w październiku 1984 roku, to obraz tych zdarzeń jest wielce wymowny oraz wymaga dalszego wyjaśnienia. Wymaga także, w jakich okolicznościach oskarżony Piotrowski wszedł w posiadanie kolejno 2 kosztownych samochodów marki Audi oraz Fiat 132. On sam, jak wysoki sąd słyszał, uchyla się od odpowiedzi na te pytania. Ma jednak pretensje, że publicznie mówiono o jego koncie dewizowym. Ostatecznie na pytanie, czy oskarżony Piotrowski wiódł jakieś drugie życie, odpowie prowadzone nadal śledztwo. Wysoki sądzie, obywatele sędziowie, prostą funkcją uznania winy jest kara. Na tym polega wymiar sprawiedliwości. Czyny sprawców cechuje niezwykle wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa, nie tylko dlatego, że usiłowano dokonać i dokonano zbrodni zabójstwa, lecz również dlatego, iż zbrodnie te godziły ważne ogólnonarodowe interesy polityczne państwa. Koniec cytatu. No więc źródło jest niewątpliwie w pełni wiarygodne, bo jest to stenogram zrobiony przez pana Ambroziaka dla Episkopatu. I ja posługuję się nie esbiańskim, że tak powiem, protokołem ani sądowym, PRL-owskim, tylko nieocenzurowanym stenogramem rozesłanym jako pismo okulne Episkopatu. No i co się stało? To śledztwo w sprawie współpracy oskarżonego Piotrowskiego, jak go nazywa prokurator Pietrasiński, ciągnęło się przez cały okres PRL-u. Kontrwywiad Ligi Narodowo-Demokratycznej obserwował to, a mieliśmy swego człowieka nawet w takich miejscach, gdzie się wrogowie nie spodziewali. Nie będę mówił, bo to ułatwiłoby namiar i tym ludziom mogłoby się stać krzywda jeszcze dziś. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że w trzeciej RP to śledztwo się rozpłynęło w nocy i we mgle. Chociaż śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Popiełuszki były znawiane, ale tego wątku nie pociągnięto w ogóle do dzisiaj. No i co na to IPN i ta prokuratura IPN-owska, która tak wnikliwie bada tam każdy szczególik, a tego, no, to nie szczegół, to jest ważna okoliczność, jakoś nie zbadała. Nie poszła tym tropem. No ja rozumiem, nie chcą się narazić sojusznikom. No ale jaki to ma związek z obiektywną prawdą i z obiektywnym wymiarem sprawiedliwości, to pozostawiam do oceny słuchaczy. Tak samo jak IPN i prokuratura III RP nie jest w stanie rozwikłać zagadek śmierci 3 księży zamordowanych w 1989 roku, to znaczy księdza Suchowolca, księdza Niedzielaka i księdza Zycha. A no tutaj to już bym nie będę nie podejrzewał, absolutnie nie. To raczej Stasi. Dlatego, że w Niemieckiej Republice Demokratycznej zależało na storpetowaniu
umowy okrągłego stołu, która uderzała w integralność Niemieckiej Republiki Demokratycznej wprost i po prostu zagrażała jej istnieniu. I jedynymi służbami, które wówczas miały interes w doprowadzeniu do tego typu prowokacji, które zakończyły się mordem, były służby wschodnio-niemieckie, ale te ich struktury, które były przeciwne porozumieniu z RFM o zjednoczeniu. Ta, demontażowi państwa, Układu Warszawskiego. Układu, przede wszystkim, po prostu komunistyczne struktury w ramach Stasi, nie te związane z BND. Ale tego wątku, skoro to mogły być służby komunistyczne, mające dostęp do archiwów Gałka, no to IPN przecież IPN nie bada. A powinien? A powinien. A powinien. I dlaczego tego nie bada? Właśnie. Tylko krajowy wątek, a krajowy to jest ślepy tor. A tym bardziej, że jeżeli to według IPN-u mieli uczynić funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, to dlaczego żadnego nazwiska nie podano do dzisiaj? Skoro no nie podano, dlatego że to właśnie nie SB, bo SB nie miało tu żadnego interesu, ono było trzymane w cuglach przez Kiszczaka. Kiszczak to osobna sprawa, ale w każdym razie na pewno Kiszczak w tym czasie nie chciał torpedować tego porozumienia, bo on sam był jego organizatorem. A poza tym z przyczyn psychologicznych było to niemożliwe, dlatego że po procesie nagłośnionym na całą Polskę oficerów SB, którzy zamordowali księdza Popiela. Żaden funkcjonariusz odważył się nie odważył. Tym bardziej, w ówczesnej atmosferze. Tak. Tym bardziej, że już PRL schodziła, jak to się mówi, do lamusa. A Stasi nie mogli się odważyć. A ci byli poza kontrolą. Robili co chcieli. No, oczywiście. Do 90 roku działali. Co ciekawe, książka pana Przemysława Gasztolda Senia opisuje lata 1980-1990. Właśnie to jest okres działania Grupy Operacyjnej Warszawa. Czy to właśnie z dokumentów tej grupy nie czerpie autor książki, która mogła pod przykrywką MSW dla Kiszczaka rozpracowywać Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald i pokrewne organizacje narodowo-patriotyczne? Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. I czy jest w stanie sobie na to autor książki odpowiedzieć? No trzeba by go zapytać. Rozpracowanie operacyjne jest dosyć precyzyjne, trzeba tu przyznać. Bardzo profesjonalne. I bardzo profesjonalne, a przecież jak już pan docent tutaj dowodził, no Służba Bezpieczeństwa wszechwładna nie była. Stasi w porównaniu do Służby Bezpieczeństwa korzystała z fachowców Abwehry i Sicherheitsdienst. Jak najbardziej. Jak najbardziej, choćby generał Rudolf Bammler był takim. W każdym razie dowódców. Grunwaldem się bardzo interesował zarówno wywiad zachodnio-niemiecki, BND, nie wiem czy Verfassungsschutz, ale też nie wykluczam, a przede wszystkim Stasi. Pamiętam zresztą taką dywersję, którą nam zrobił ktoś, kogo podejrzewałem o właśnie to, że jest Stasimanem, agentem Stasi. Zrobił nam dywersję, zrobiliśmy sesję taką w Łodzi, w której głównym motywem, przynajmniej w moim rozumieniu, była sprawa obrona życia dzieci nienarodzonych. O tych sprawach i o moich działaniach na tym odcinku pan Gasztold Sejn napisał wystarczająco dużo, nawet odkrył pewne i chwała mu za to. Materiały, chwała mu za to. Ale pamiętam, jak na tej sesji nam dywersję zaczął robić jeden człowiek, którego podejrzewaliśmy, że jest właśnie Stasimanem. Zabrał tam głos, starając się nam popsuć całą sprawę w oczach Kościoła właśnie. No ale to jest inna sprawa, natomiast generał Kiszczak precyzyjnie selekcjonował ludzi do okrągłego stołu. I tu mogę powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż zanim na najwyższym szczeblu wtajemniczenia Liga Narodowo-Demokratyczna, no, nazwijmy to, doprowadziła do powołania do życia ZP Grunwald, to
opanowaliśmy wcześniej inną legalnie działającą organizację o nazwie Towarzystwo Kultury Moralnej, gdzie do walki o życie dzieci nienarodzonych i w ogóle sprawę demografii polskiej angażowaliśmy ludzi wielu wyznań. Więc w Grunwaldzie mieliśmy i marksistów, i katolików, i inne wyznania. No na przykład był ksiądz Ostrowski z Akademii Teologii Katolickiej, ksiądz Ostrowski to był superintendent metodystów, był ksiądz profesor z Akademii Teologii Katolickiej, no nie będę wymieniał nazwiska, bo nie wiem, czy by sobie życzył. Był też, no marksiści byli oczywiście, i to ciekawe, mieliśmy jednego z dawnego PPR-u, drugiego z dawnego KPP. I byłem świadkiem, jak oni tam się opieprzali. Ten z PPR-u mówił, wyście byli kosmopolitami, to myśmy dopiero do partii wnieśli patriotyzm i tak dalej. A jeden i drugi był jeszcze z konspiracyjnej. Ten KPP-owiec konspiracyjny KPP, a ten PPR-owiec z konspiracyjnej PPR-u w czasie wojny. No i proszę was, byli marksiści. W każdym razie myśmy walczyli z pozycji różnych światopoglądów, no bo Kościół, z pozycji Kościoła to było znane, zwłaszcza prymas Wyszyński na to kładł nacisk. A tu chodziło o to, żeby zaangażować inne siły spoza Kościoła, zwłaszcza z partii. Ja też występowałem jako członek PZPR tam, więc to było to partyjne poparcie. No jak działałem w tym kierunku, to u pana Gasztolda Senia. Jest taki memoriał, co dla KC przygotowałem w sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych. No i proszę was, Towarzystwo Kultury Moralnej działało długo. W biuletynie TKM-u, który też przechodził przez cenzurę, nasz działacz, już nieżyjący dzisiaj Wit Gawrak, opublikował artykuł, w którym zarzucił ówczesnemu redaktorowi naczelnemu Polityki Mieczysławowi Rakowskiemu dezinformację opinii publicznej w sprawie traktatu granicznego z RFN-em. Otóż Gawrak stale monitorował Das Parlament, to jest pismo Bundestagu i Bundesratu, czyli parlamentu niemieckiego, i tam jest debata, stenogram pełny debaty ratyfikacyjnej. Pan Rakowski twierdził, że to ten traktat oznacza uznanie granic przez RFN, a w tej debacie jest zupełnie co innego. Przecież tam zarówno kanclerz Willy Brandt, jak i minister spraw zagranicznych Walter Schell, który przedtem był szefem BND zresztą, mówią Hadekom, którzy zarzucają właśnie uznanie granicy, jak oni mówią, wschodniej granicy Niemiec, zarzucają, mówią, nic tam takiego nie ma. Tam nie ma żadnego uznania. Uznanie granicy na Oder Neisse to będzie możliwe dopiero w traktacie pokojowym ze Zjednoczonymi Niemcami. Rakowski to całkowicie przemilczał. To było w biuletynie TKM-u w 80 roku. Odsyłacz do tego jest w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej Nadzieje PRL-u. Można sobie przeczytać w wersji elektronicznej. No i oczywiście ja jako prezes TKM-u wystosowałem do generała Kiszczaka jako organizatora oficjalnego tego obrad okrągłego stołu. Wystosowałem pismo i otrzymałem odpowiedź. Komitet Rady Ministrów do spraw przestrzegania prawa porządku publicznego i dyscypliny społecznej, podpisany sekretarz komitetu, pułkownik Tadeusz Kwiatkowski w imieniu Kiszczaka. Tu do mnie kieruje jako prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Moralnej. Proszę bardzo, tutaj jest ten materiał. No i krótko mówiąc, odmowa. Towarzystwo Kultury Moralnej jest tam niepotrzebne.
przy okrągłym stole, on to tłumaczy. Można sobie to przeczytać. Ale to jednocześnie obala tezę autora, że Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, TKM i inne organizacje, w których działał pan docent, były przeciwnikami okrągłego stołu. Otóż nie. One były przeciwnikami okrągłego stołu w takiej formie. W takiej formie. I z takimi ludźmi o takim nastawieniu. Oczywiście. Akces zgłosiłem jako oczywiście. Prezes TKM. Ja byłem wtedy sekretarzem propagandy w Grunwaldzie, więc można powiedzieć, że tu była taka unia personalna. Trochę. No tak, i proszę pana, tak samo on, tam autor tej książki o Grunwaldzie, twierdzi, że Grunwald był przeciwny Solidarności. No nieprawda. Liga Narodowo-Demokratyczna, no, której tym szczeblem, powiedzmy, trzecim, kierowałem po śmierci świętej pamięci pana Walentego Majdańskiego, inspirowała też powstanie Komitetu Samoobrony Polskiej. I tutaj przecież ten Komitet Samoobrony Polskiej wydał, oto oryginalny egzemplarz, już 24 sierpnia 1980 roku odezwę bracia robotnicy, jeszcze wtedy nie było Solidarności, tylko do tych strajkujących, proszę bardzo. To jest ten tekst. Drugą apel do członków i sympatyków Solidarności, to już jak powstała Solidarność, to znowu Komitet Samoobrony Polski wystosował taki apel. Proszę bardzo. To jest to, a tu jest druga strona. To są trzy strony. To jest jeszcze tu. To jest druga strona. A to jest trzecia. Oczywiście Liga Narodowo-Demokratyczna niczego nie firmowała. Jej działacze, to zgodnie z programem, którego zresztą ten fragment jest nawet w Wikipedii pod hasłem Liga Narodowo-Demokratyczna. Ono jest bardzo ocenzurowane potężnie, z tym, że pełna wersja tam jest, tylko trzeba kliknąć u góry historię autorzy, ale nawet w tej ocenzurowanej ten fragment naszego programu jest. Tego nie odważyli się usunąć cenzorzy z Wikipedii. W każdym razie tam jest powiedziane, że na zewnątrz Liga niczego nie firmuje, jej członkowie występują w swoim imieniu albo tych organizacji, które albo zakładają, albo infiltrują. I tutaj trzeba powiedzieć, że jeden z naszych członków dzielnie tego przestrzega. Mecenas Marian Barański do dziś działa zgodnie z tą instrukcją. Mówi, że działał sam. No, przyznaje, że Liga była do momentu wsypy, czyli do procesu. A później Ligi nie, i nie budiet, no wykonuje instrukcję. Niektórzy koledzy mają za złe, bo jak ja już całą książkę o tym wydałem, no to już mógłby, no ale widocznie uważa, że skoro nikt go nie zwolnił z tajemnicy, to dochowuje i chwała mu za to. Chociaż to już może jest trochę przesadne, ale w każdym razie ja go za to chwalę. On tu działał jako Komitet Samoobrony Polski, jako prezes. No i proszę was, jest jeszcze u pana Gasztolda Senia fragment, no nie jeden, który twierdzi, że myśmy byli narodowymi, ale komunistami. Prawda? Prawda. No. No i tam jest dużo elementów, to nawet... Chociaż w pewnym momencie się z tego wycofuje, ale tak niejednoznacznie. Tak jakoś ukosem. W duchu raczej propagandy Komitetu Obrony Robotników niż obiektywnego działacza, obiektywnego badacza historycznego. Tymczasem jaki był nasz stosunek do komunizmu po prostu. Ostatnią komunistyczną organizacją w Polsce była Komunistyczna Partia Polski przedwojenna. WPR już miał szyld robotnicza. Druga sprawa, prawdziwą komunistyczną
organizacją w okresie działania Solidarności i Grunwaldu była trockistowska organizacja rewolucyjna Liga Robotnicza Polski, która jest członkiem Czwartej Międzynarodówki. Otóż Czwarta Międzynarodówka trockistowska to jest obiektywnie jedyna naprawdę komunistyczna organizacja. Zrzesza ideowych komunistów, dla których ja mam wielki szacunek. Oni nie działają dla kariery. No, ale przecież na łamach biuletynu informacyjnego Grunwaldu trockistami dużo zajmował się docent Wacław Przyraskowski, a i ja się też tym tematem zajmowałem. Zresztą jestem autorem wielu artykułów spoza biuletynu informacyjnego. No, w Trybunie Ludu, w Wojsku Ludowym, taki miesięcznik kadry wojska był. Tam pisałem, dysponowałem źródłowymi materiałami. I w końcu napisałem książkę Elementy historii trockizmu, którą utrącali recenzenci, a już wstydu oszczędzę, nazwisk nie wymienię, i dopiero jako materiał wewnętrzny zezwolono to wydać Związkowi Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Wydali to w nakładzie 500 egzemplarzy, co w owym czasie było niewiele, jako materiał powielany, marny, a krąży legenda, że to ja napisałem na zlecenie MSW. No w MSW to się pewnie i znalazło, zwłaszcza że była tam organizacja młodzieżowa ZSMP, no to z urzędu, z zarządu głównego dostali. Ale oczywiście krąży legenda, że to ja pisałem na zlecenie MSW. No, prawda jest taka, że na zlecenie ZSMP i oni to wydali. I proszę was, więc to jedna sprawa. Bynajmniej w biuletynie informacyjnym Grunwaldu i w naszych szkoleniach nie deklarowaliśmy się jako zwolennicy komunizmu. A do KPP jaki był stosunek? No to ja przeczytam. No, jeszcze tutaj dodam. Nasze wpływy sięgały w różne miejsca. Między innymi sięgały do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KCPZPR. W okresie, kiedy był jej rektorem generał, docent Michta. Wielki patriota Polski zresztą. I on umożliwił wydanie przez WSNS, tam pokażecie materiał, okładki, a ja tu przeczytam, bo mam ksero tekstu na temat KPP z tej broszury WSNS-u. Zresztą za wydanie tej broszury Michtę usunięto z rektorstwa. Który to był rok? To był rok 85 albo 6. Dlaczego? Bo Michta mnie też dał wykłady zlecone. Chciał mnie w ogóle tam zatrudnić z moim przedmiotem Problemy walki informacyjnej i białe plamy w historii Polski. Chciał mnie zatrudnić na etacie. Ale dostał donos, napisany prawdopodobnie przez MSW, i wezwał mnie do siebie rektor, docent Michta, i mówi tak, docencie, ja tu dostałem donos, no nie powiedział skąd, ale charakter informacji był taki, że to tylko MSW mogło na mnie ten donos napisać. No bo cóż, myśmy MSW infiltrowali, ale nie kontrolowali bynajmniej. Tak dobrze nie było. Tam była bardzo silna antypolska frakcja, dużo silniejsza jak te nasze wpływy. No i mówi, dostałem tu donos, że towarzysz był skazany prawomocnie za przynależność do antykomunistycznej organizacji. Ja mówię, towarzyszu,
Docencie, to była organizacja antysyjonistyczna. A to rektor mówi, ja już wszystko rozumiem. Ale mówi, widzicie, rozumicie, nie mogę was jednak na etat w tej sytuacji zatrudnić. A to tu zresztą macie dowód, że antysjonizm bynajmniej nie był dobrą legitymacją wobec władz. To tylko wyjaśniło docentowi, rektorowi Michcie kulisy tego donosu po prostu. I mówi, ale ja wam dam tutaj zlecone wykłady według monograficzne, to co chcecie, będziecie mówić o wojnie informacyjnej, zlecone prace, także tu można powiedzieć, że prawie miałem jak za etat płacone, tyle, że na etacie nie byłem. No i proszę was, właśnie jego chyba usunęli. Trzy lata akademickie wykładałem, 81-2, 2-3 i 3-4. Więc w czwartym roku go chyba usunęli. Był 4-5 rok akademicki, już nie miałem tego. Przyszedł następca, który już takich zbytków nie robił. Ale myśmy w biuletynie informacyjnym Grunwaldu cytowali tą broszurę. To jest ksero z oryginału tej broszury. I tutaj ja, jaki był nasz stosunek do komunizmu, w tym wypadku do Komunistycznej Partii Polskiej, to ja dam tylko jeden cytat. Proszę słuchać. Cytuję. To była broszura niejakiego Systka na temat kontrowersji w Polskim Ruchu Robotniczym. I teraz cytat. Szósty zjazd KPP odbyty w listopadzie 1932 roku, a więc w przededniu objęcia władzy w Niemczech przez Hitlera, przyjął między innymi takie uchwały. Cytuję z uchwał szóstego zjazdu KPP. Imperializm polski ustanowił sobie panowanie na Górnym Śląsku na mocy imperialistycznego traktatu wersalskiego. Przez zdławienie walki rewolucyjnej proletariatu górnośląskiego, przez oszustwo plebiscytowe, przez rozpętanie nacjonalistycznej, antyniemieckiej nagonki. KPP walczy o prawo każdego narodu ujarzmionego przez imperializm polski do całkowitego samookreślenia, to jest aż do oderwania się od państwa polskiego. KPP mobilizuje masy pracujące na Górnym Śląsku, jak również na Pomorzu, do walki z uciskiem narodowym ludności niemieckiej pod hasłem prawa do samookreślenia aż do oderwania od Polski. W stosunku do Gdańska KPP zwalcza narzucone mu jarzmo Polskiej Ligi Narodów, zwalcza aneksjonistyczną politykę imperializmu polskiego i uznaje prawo ludności gdańskiej siłą oderwane od Niemiec do ponownego złączenia się z Niemcami. Koniec cytatu. Moi drodzy, tacy my byliśmy komuniści. Tak demaskowaliśmy komunizm. Co więcej, wykazałem, że kierownictwo KPP urzędowało bynajmniej nie w Moskwie. W Moskwie Komintern był. Wyższy szczebel. W Sopotach. A oni trochę w Berlinie, trochę w Sopotach. A Sopoty, alias Sopot, były kontrolowane przez służby niemieckie. Komisarz Reile słynny. Najbęsztele Danzig. Najbęsztele Danzig, tak. W każdym razie, no, można powiedzieć, że niemieckie służby użyczały gościny. To jest okres, proszę was, wyborów, przed wyborami. No to ja robiłem takie testy studentom politologii. Ja wykładałem cybernetykę społeczną. No słuchajcie, przeczytam wam uchwały zjazdu pewnej partii z 32 roku, z listopada, w przededniu tych wielkich wyborów w Niemiec. No zgadnijcie, jakiej to partii. Wszyscy mówili, że hitlerowskiej. Ja mówię, a nie, Komunistycznej Partii Polskiej. Więc myśmy wykazywali, że KPP bardziej była agenturą niemiecką niż
moskiewską. No. Co kolejne stereotypy IPN-u i tej propagandy III RP burzy. Oczywiście, a to są materiały źródłowe. Ale czy można się temu, panie docencie, dziwić, skoro KPP wywodzi się wprost z SDKPIL, a jak mawiał Lenin, matką socjaldemokracji europejskich jest socjaldemokracja niemiecka? Tak, proszę pana, i Dmowski też to pisał w Polityce Polskiej. Mówiąc wręcz, że jest papieżem. Tak, tak. I słuchajcie, co jest ciekawe, jak, no to też jest ważna sprawa, mianowicie po ustawach norymberskich w 1935 roku, to były te brutalne antyżydowskie ustawy, na które się zresztą powoływano nawet w trakcie podejmowania decyzji o Entlösung der Judenfrage. Ja niedawno w telewizji był problem taki, paradokumentalny jakby program, pokazano, jak tam główny autor ustaw norymberskich był poproszony, żeby firmował decyzję o Entlösung. No więc wtedy, w 1935 roku, KPP zmienia swoją linię. Już na 7. kongresie Kominternu wysuwa żądanie przywrócenia autonomii Górnego Śląska i podkreśla, że stoi na stanowisku prawa narodów podbitych przez imperializm Polski do samookreślenia, ale stwierdza, że popiera hasło autonomii Ukrainy Zachodniej, wysunięte przez inną partię. Dalej, proszę was, już, to jest jeszcze 35 rok, przed ustawami norymberskimi. A po ustawach norymberskich, one były w jesieni 1935 roku. Czwarte plenum KCKPP odbyte w 1936 roku, po ustawach norymberskich, wydaje manifest w sprawie niepodległości Polski. Tam jeszcze w 1935 mieliśmy autonomię, Pomorze, autonomię dla Ukrainy Zachodniej, a tu już czwarte plenum w 1936 roku wydaje manifest w sprawie niepodległości Polski. I dalej piąte plenum, odbyte w lutym 1937 roku, przemawia już takim językiem, jakim nie przemawiała KPP przez cały czas swej działalności. Dalej, szóste plenum idzie jeszcze dalej i stwierdza, tu już zacytuję: z pomocą Beka faszyzm niemiecki zagarnia Gdańsk, będący bramą wypadową przeciw Polsce, kluczem do rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej. Walka z polityką zdrady narodowej i z reżimem sanacyjnym oddającym Polskę w pacht Hitlerowi i tak dalej, i tak dalej. Proszę was, więc to jest już polscy niepodległościowcy. Dwie rzeczy tu zaszły. Jedna sprawa, ustawy norymberskie. Pierwsze w 1935, a później były dalsze. No proszę, też propolskie stanowisko KPP nakręcało. Ale kochani, tu jest jeszcze inna sprawa. O wiele ważniejsza. Moim zdaniem o wiele ważniejsza. Mianowicie dwójka, nasz drugi oddział i przechwyciła z rąk niemieckich. Służba śledcza odbiła z rąk niemieckich. Tak jak myśmy, mówię o Lidze Narodowo-Demokratycznej, odbili Towarzystwo Kultury Moralnej z rąk masońskich, stosując metody dwójki, czego panowie zbianie w działaniach Ligi nie zauważyli. A później na szerszą skalę odbijaliście już bardzo skutecznie całą Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą z rąk socjalzdrajców. I jak już, dlatego, i niemieckich agentur, no już tak jest. Nazwijmy dlatego to po jak polsku. Oni zrozumieli, że już nie są w stanie tego kontrolować, to zlikwidowali. Zlikwidowali. Tak jest. I jak moją książkę Wpływ totalnej wojny informacyjnej Stanisław Tymiński przeczytał, on bardzo zdecydowanie był antykomunistą. PZPR uważał za komunistyczną partię. Jak przeczytał tą książkę, jako obiektywny obserwator, bo nic z PZPR-em nie miał wspólnego, ani do Ligi Narodowo-Demokratycznej nie należał,
To mówi, panie Józefie, to ja już teraz rozumiem, że PZPR zlikwidowano w momencie i dlatego, że była już za bardzo Polska. Mówię, dokładnie tak, panie Stanisławie. I cieszy mnie, że pan sam to stwierdził. A teraz, proszę was, a propos komunizmu. Myśmy zdobyli numer International Herald Tribune z 28.08.85 roku. To przepisaliśmy. To jest nasz maszynopis. Bo tamten oryginalny tekst nam wypożyczono i myśmy to przepisali. Jest to tekst z epoki. I to jest korespondencja ta New York Timesa, ale dla International Herald Tribune, jakiego Michaela Kaufmana. Pod tytułem 50 lat po, już tłumaczę na polski, 50 lat po opuszczeniu Polski i jej więzienia, dysydent tutaj mój krewny, a chodzi o ojca, pana Adama Kaufmana, który był wybitnym działaczem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy przed wojną, za to zresztą siedział. I jak przyjechał, to akurat toczył się proces Adama Michnika w Gdańsku, na który to proces korespondent Michael Kaufman junior pojechał. I mówi, że jak wrócił z tego procesu i opowiedział ojcu wszystko, bo na proces jego ojca nie wpuszczono. Ojciec chciał się zobaczyć z Michnikiem, ale nie mógł, bo nie było rodziną. I jak opowiedział mu o tym wszystkim, to Adam Kaufman, czyli Kaufman senior, wypowiedział bardzo znamienne słowa. Mówi tak, że to tam w moich czasach był taki artykuł, który dotyczał porozumienia mającego na celu obalenie istniejącego porządku społecznego. W moich czasach to znaczyło komunista. Teraz to znaczy solidarność. Więc można powiedzieć, no najlepszy ekspert, jakiego sobie można wyobrazić od spraw komunizmu, stwierdził, no z uznaniem, bo w jego ustach to jest niesłychany komplement, że Solidarność kontynuuje linię Komunistycznej Partii Polski. Nie Grunwald, bynajmniej, nie PZPR, tylko właśnie Solidarność. No i ja tutaj polegam na tym ekspercie, no bo członek, no wybitny członek Komunistycznej Partii Polski, a był przyjacielem ojca Adama Michnika, Ozjasza Szechtera. Starego właśnie pana Ozjasza Szechtera. I z tej racji chciał się spotkać z panem Michnikiem, no to kochani, jest chyba tu najlepszym ekspertem, powiedzmy sobie szczerze, od tych spraw. A warto w tym kontekście, panie docencie, bo już zmierzamy powoli do końca, wrócić do sprawy początku Solidarności i związku z inną organizacją komunistyczną, a mianowicie Rewolucyjną Ligą Robotniczą Polski, co dla jednej i drugiej strony ówczesnych rządzących i ówczesnej opozycji jest bardzo niewygodne, dlatego że to było głównym powodem wprowadzenia stanu wojennego. Proszę pana, no tutaj to mam bardzo dużo materiałów źródłowych, z których obszerne cytaty zamieściłem zarówno w mojej książce Geografia opozycji politycznej w Polsce, jak i w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL. Tekst jest w formie elektronicznej
dostępny. Te opozycji to jest na autonom.edu.pl, a ta książka Wpływ Totalny jest na socjocybernetyce i jeszcze może na niektórych innych, ale namawiam na socjocybernetykę. No ale ja wam przeczytam. Przede wszystkim przesłanie do ludzi pracy jest istotne. Oj kochani, to jest... Proszę państwa, o tym, jakie wpływy miała Liga Narodowo-Demokratyczna w aparacie partyjnym, no, świadczy na przykład ta broszura. Co to jest? Proszę to zfilmować. Panorama opozycji. O, wydana przez pana. To wydał Wydział Informacji Politycznej KWPZPR w Szczecinie. Sierpień 83. Do użytku wewnątrzpartyjnego. Tutaj jest panorama opozycji. Jeden z rozdziałów to jest nurt trockistowski. Całkowicie przemilczany przez historyków Solidarności, historyków opozycji w czasach PRL-u, no i oczywiście przez pana Gasztorda Senia. A także przemilczany, co warto podkreślić, przez samego generała Jaruzelskiego, który w swojej obrończej mowie całkowicie pominął właśnie ten wątek. Całkowicie. A świadczyłoby to w jakimś stopniu na jego korzyść. Zdecydowanie. Otóż proszę was. Kontrwywiad Ligi Narodowo-Demokratycznej miał dostęp do źródeł i to lepszy od MSW PRL i nawet tych legendarnych ruskich służb. Tutaj mamy kontynuację tradycji polskiej przedwojennej dwójki i służby śledczej Policji Państwowej. No to ja wam tu przeczytam z tego fragment. 3 grudnia 1981 roku obywatel hiszpański Franco Rabel José Luis przywiózł do Polski uchwałę programową trzeciej konferencji rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski, sekcji czwartej międzynarodówki. Czyli prawdziwej komunistycznej organizacji, nie takiej nalepkowej jak ZPR. W której czytamy między innymi, ja tu cytuję, pierwszy zjazd Solidarności był decydującym zwrotem w rozwoju rewolucji politycznej od sierpnia 80. Trzecia konferencja RLRP oświadcza otwarcie wobec całej klasy robotniczej i narodu uciskanego. Starcie jest na dziś, nie na jutro. Trzeba się do niego przygotować świadomie i otwarcie. Starcie w Polsce będzie zatem pierwszą wielką bitwą rewolucji europejskiej, która dojrzewa na całym kontynencie w przyspieszonym tempie. To pierwsze starcie otworzy nowy historyczny etap wielkich wstrząsów społecznych w Europie, konwulsyjnych kryzysów politycznych, wojen domowych i rewolucji. Gorączkowe negocjacje wokół utworzenia Rady Porozumienia Narodowego Jaruzelski-Glemp-Wałęsa są rozpaczliwą próbą ratowania władzy PZPR, przywrócenia jakiejś formy pokojowego współistnienia Solidarności z biurokracją stalinowską. Jest to próba spóźniona. Jeszcze Rada nie została zmontowana, a już jej los jest przesądzony. Zbankrutuje sromotnie wzorem poprzednich kombinacji jedności narodowej. Koniec cytatu, a dalej czytamy. Nie jest już możliwe jakiekolwiek współżycie Solidarności z władzą PZPR. Solidarność musi zmienić program walki i kierownictwo. Przeciwstawić się politycznej jedności z władzami, zakrawającej coraz bardziej na zdradę, przejąć w pełni inicjatywę polityczną i doprowadzić do końca zapoczątkowany na zjeździe gdańskim zwrot. Tak, by przygotować się do obalenia PZPR i przejęcia władzy państwowej przez ludzi pracy, przez rady robotnicze. Żaden przywódca Solidarności nie może uczestniczyć lub też kryć w jakiejkolwiek formie frontu porozumienia narodowego, to jest frontu ocalenia PZPR. Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski wzywa wszystkich ludzi pracy, wszystkie radykalne prądy
działaczy KPN, którzy od zjazdu Solidarności usiłują przeciwstawić się próbom wmontowania Solidarności do Porozumienia Narodowego z PZPR. Przygotujmy razem w otwartej, braterskiej walce politycznej wspólnie z czwartą międzynarodówką otwarty kongres założeniowy RRPP, Rewolucyjnej Robotniczej Partii Polski. Wyjaśnijmy wspólnie program tej partii i metody zorganizowania zwycięskiej rewolucji politycznej w Polsce, w ZSRR i w całej Europie Wschodniej. Program walki o socjalistyczne Stany Zjednoczone Europy. I dalej cytuję. Cele? Całe przygotowanie polityczne klasy robotniczej do nieuchronnego starcia koncentruje się dziś w walce o wolne wybory z wolnością partii politycznych. Wyłącznie rząd robotniczy, rząd odpowiedzialności przed Solidarnością jest w stanie zagwarantować takie wolne wybory, obalając policyjny reżim PZPR. Na pierwszym zjeździe Solidarności Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski walczyła wokół trzypunktowego programu minimum wyjścia z kryzysu. Jest to nasz program rządowy. Po pierwsze, niepodległość Polski. To jest przede wszystkim prawo Polski do wycofania się z Układu Warszawskiego. Po drugie, wywalczenie wszystkich swobód demokratycznych, zwłaszcza wolność partii politycznych oraz rozwiązanie sił represyjnych MOSB, ZOMO i ORMO. Trzecie, kontrola robotnicza nad produkcją i całą gospodarką planową. Trzecia konferencja postanawia również wyznaczyć publicznych rzeczników czwartej międzynarodówki w Polsce. Trzecia konferencja RRP oświadcza, że czwarta międzynarodówka jest gotowa do przejęcia odpowiedzialności za walkę o władzę robotniczą i obalenie biurokracji stalinowskiej. Czwarta międzynarodówka wzywa ludzi pracy do masowego wstępowania w jej szeregi. Koniec cytatu. I co potem zaraz? Kochani, 3 grudnia mamy słynny zjazd radomski i inne analogiczne. To o jakim antykomunizmie Solidarności możemy mówić? Bo o jakim? No właśnie. No patrzmy, ile z tych punktów rządy Solidarności i tak zwanej demokratycznej opozycji zrealizowały. No nie wszystkie, ale większość. Większość. A dążenie do socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Europy, no kochani, to do tego dążą różni przywódcy zachodni. Oczywiście. No nie wiem, jak nasi to się muszą zastanowić. Więc, moi drodzy, tylko myśmy o tym wiedzieli, a milczała o tym propaganda i PRL-u, i Ruscy też milczeli. Bo to jednych i drugich po prostu w pewnym sensie kompromitowało. Całkowicie kompromitowało ich służby informacyjne. Oczywiście. To myśmy tak, jakbyśmy im napluli w twarz. Tak jest. No ale widzicie, rozumicie, jakbyśmy mieli metody udoskonalone metodami socjocybernetyki, metody przedwojennej dwójki i służby śledczej Policji Państwowej, więc byśmy mieli lepsze rozpoznanie. No, odnośnie obecnej sytuacji to ja się w bieżączkę nie bawię i nie będę komentował, ale myślę, że w tych tekstach i dzisiejsi politycy znaleźliby wiele do przemyślenia, a nawet i wykorzystania. Kto tu w tej chwili kontynuuje linię KPP? Ja nie będę mówił, bo nie chcę się mieszać w żadne rozgrywki polityczne, współczesne. A, nie ma sensu. Nie ma sensu. Bo to jest tak jak gra z szulerami znaczonymi przez nich kartami. Panie docencie, bardzo dziękujemy za udzielenie nam szerokiej wiedzy na temat wydarzeń w tamtym niezwykle ważnym okresie, które to wyjaśnienie, miejmy nadzieję, bardzo wielu naszym widzom rozjaśni i pozwoli zrozumieć, jaka była istota rzeczy w walce o wolność w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I nie będziemy się tu posiłkować koncesjonowanymi historykami, którzy nie łyszkali się wyzłośliwiać w stosunku także do pana docenta i ignorować nawet własne sprostowania, jak choćby sprawa TWX.
No tak, tutaj oczywiście pan Gaston Seń przytoczył tekst z dezinformacjami na mój temat co do TWX Rybak, który był opublikowany w dodatku specjalnym IPN-u do Niezależnej Gazety Polskiej, ale całkowicie przemilczał, pominął sprostowanie, które się ukazało już w następnym numerze tego dodatku, bo trzeba przyznać, że IPN już w następnym numerze zorientował się, a zresztą do nich wysłałem pismo i to można tę całą korespondencję moją znaleźć w internecie. Po prostu tam jest taki Cybernetics SB, lustracja i weryfikacja i tam cała korespondencja jest przytoczona łącznie, no, sprostowanie nie, ale sprostowanie możecie znaleźć, no, na przykład w materiałach fotograficznych dotyczących mnie i tam ktoś założył nawet specjalny blog, był oburzony oszczerstwami i tam te fotokopie tego są. Możecie to zamieścić zresztą, ściągnąć i zamieścić. W każdym razie to pan Seń przemilczał i tu trzeba powiedzieć, że jego instytucja z takich czy innych względów miała odwagę w następnym numerze, jak się zorientowała, że tam to są dezinformacje oszczercze, to miała odwagę zamieścić sprostowanie. Właściwie nawet trzy sprostowania, bo jedno redakcji IPN-owskiej, drugie IPN-owskiego badacza archiwów i trzecie moje. Można powiedzieć, że tu do IPN-u na tym odcinku nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Mam pretensje natomiast dla tych, którzy ignorują te sprostowania. Jak daje artykuł z pomówieniami, ma prawo do tego, to jest jego obowiązkiem moralnym zamieścić również sprostowania, które były w następnym IPN-owskim oficjalnym numerze. Podobnie trzeba podkreślić, że pan Gasztold Seń nieprzychylnie odnosi się do innego wybitnego działacza narodowo-patriotycznego z tamtego okresu, pana Ryszarda Gontarza, który udzielił mu gościny i wielu informacji, a mimo to atakuje go no, w duchu komandosów i koru. Ale czy można się temu dziwić, skoro jego książka jako praca magisterska dostała nagrodę imienia Jana Józefa Lipskiego, można powiedzieć, spiritus mowens Komitetu Obrony Robotników? No nie. Także jeżeli się panie... No i ważnego spiritus mowens Solidarności. Też. Oczywiście. Także jeżeli się pisze o... A u pana Ludwika Hasa, najwybitniejszego naszego historyka masonerii, bo siedział na źródłach, a nie na konferencjach, to jest pan Jan Józef Lipski jako prominentny wolnomularz, alias mason. Tak. Także jeżeli panie... Na wyższym szczeblu wtajemniczenia mogę panu powiedzieć tyle, że się toczyła naprawdę walka między dwoma głęboko zakonspirowanymi organizacjami. Masonerią i Ligą Narodowo-Demokratyczną. Jak ktoś tego nie rozumie, to rozpatruje tylko szczebel taktyczno-operacyjny, a nie strategiczny i nie ideologiczny przede wszystkim. A to jest spojrzenie z lotu szczura. To znaczy taktyczno-operacyjne z lotu szczura. No wiadomo, w okopach się szczury lęgły, to była plaga. Natomiast my patrzymy na to z lotu ptaka. Także autorowi zalecamy, żeby przychodził na seminaria docenta Józefa Koseckiego. Może... Serdecznie zapraszam. Serdecznie pan docent One zaprasza. One są otwarte dla wszystkich. Dla wszystkich są otwarte. Może na wiele pytań, które sam nie potrafi sobie odpowiedzieć, znajdzie tam odpowiedź. Panu docentowi Narodowa Agencja Informacyjna dziękuję za udzielenie obszernej wiedzy na temat. Ja również dziękuję agencji za poświęcenie tyle czasu mojej skromnej osobie. Dziękujemy.